nami profesor Jerzy Kozyra, który ma kolejną prezentację. Tomku, czy ty masz jeszcze coś do powiedzenia a propos ćwiczenia? To Czy są jakieś znaczy, pytania? ja powiem tak, jak są jakieś pytania, to proszę o kontakt, tam jest mój adres mailowy. No i chciałem podziękować Państwu za wysłuchanie, za cierpliwość, no i za to, że Państwo próbowali. No bo ja też, jak zaczynałem trochę liczyć ten ślad węglowy, różnie to bywało, że tak powiem. Nie jest to też. Z jednej strony teraz wydaje mi się to banalne, ale jak zaczynałem, to nie było to takie proste. Także dziękuję Państwu za uwagę. Drodzy Państwo, po prostu poćwiczcie na spokojnie, zapoznajcie się z tym tematem. Napiszcie nam, jak Wam idzie i ewentualnie, jeżeli macie Państwo pytania albo do mnie, albo do Tomka, do Pana Tomka bezpośrednio na maila, jeśli jest jakiś problem z tymi obliczeniami, bo chodzi o to, żebyście opanowali Państwo tę umiejętność zgodnie z wytycznymi. Tu już jest z nami pan profesor Jerzy Kozyra z zakładu, kierownik zakładu w zasadzie, świeży kierownik od 1 września. Tutaj pan profesor na pewno jest bardzo skromny, ale jest świeżym kierownikiem nowo powołanego zakładu agrometeorologii i biogospodarki. Dobrze powiedziałam? Dobrze. Pan profesor będzie prowadził dla państwa drugą część. Widzę, że jest już link. Możecie państwo wejść w ten link. Czy robimy przerwę, czy państwo się logują? Czy ja bym proponował przerwę 15 minut? A w międzyczasie tylko bym prosił o przygotowanie telefonów lub wejście na stronę naszej aplikacji Slido i prosiłbym o odpowiedź na pytanie, które tam zadałem. I będzie to nasz punkt wyjścia do mojej prezentacji i później do dyskusji po moim wystąpieniu. No to świetnie się składa, bo 15 minut przerwy to będzie tak równiutko, 10 kwadrans przed 11, czyli 10:30. 10:45. Ja tylko powiem, że pan profesor poprowadzi dla państwa kolejną część i będzie to temat adaptacja rolnictwa do zmian klimatu. Teraz Bardzo jeszcze jest prosił pytanie nas, o ten link. Link jest gdzie tutaj znajduje się ten link? Wyżej, w czacie dwa. wyżej. A, zaraz. Jeśli wejdziecie Państwo na aplikację, na stronę Momencik. Slido. Oni państwo nie widzą, ja już udostępniam ten link. Teraz jest link i ty Jeszcze jeszcze potem ten drugi jest jeszcze ważne. hashtag, dobra. I jeszcze Moniko, jakbyś link do Slido, ogólny link do Slido. Już. Do aplikacji Slido. Tak, do Slido. A czy on był wcześniej? Ten pierwszy link to jest bezpośrednio na moje pytania, ale też ktoś może wejść po prostu na Slido i Dobrze, też. ja zaraz wygoogluję sobie Slido. Podblokuj No, jak moją, Państwo wygooglujecie też komunikację, tak, moją komunikację. Slido, zaraz. Czy możesz pisać do wszystkich? Ale właśnie nie wiem teraz, ja tego nie widzę. Zobacz na czacie, czy piszesz do wszystkich, czy tylko do prelegentów. I tu jest link do Slido, drodzy Państwo. Widzicie? Test do wszystkich, ale to DH. O, ty jesteś DH, tak? Do Ja jestem wszystkich. DHT. Nie wiem dlaczego. Dobrze, było do wszystkich teraz. Wcześniej chyba tylko do panelistów, dlatego Państwo nie widzieli. Pani Ewa potwierdza, że widać świetnie. To widzimy się o 10:45. Jeśli macie Państwo jakieś pytania w międzyczasie na czacie, możecie zadawać. 10:45 się widzimy ponownie. Dziękuję. Dziękuję. Czekam na odpowiedzi i analizy. W zasadzie biogospodarki. Natomiast od zeszłego miesiąca mam przyjemność kierować nowym zakładem w zakładzie w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Zaraz sobie jeszcze porządek zrobię z moim telefonem, żeby nie dzwonił. Żeby Państwa zaktywizować i zobaczyć, ile rzeczywiście z Was jest na linii, zrobiłem taką małą sondę. I ta sonda nie jest tylko na potrzeby tego spotkania, natomiast potrzeby w tym zakresie odczyniam na bardzo duże potrzeby informacji, potrzeby rozmów i działań w zakresie adaptacji do zmiany klimatu. I zadałem Państwu pięć pytań.
Pierwsze trzy pytania, na które widzę, są już odpowiedzi, natomiast nie widzę odpowiedzi na pytanie czwarte. Też potrzebuję Państwa interakcji, czy wszystkie te pytania są dla Państwa dostępne. Pięć pytań. Pierwsza rzecz, musimy ustalić nasze stanowisko, żeby działać i żeby coś w tym kierunku zrobić, w kierunku dostosowania do zmiany klimatu. Ja wiem, że bardzo pomaga mi teraz to, co dzieje się teraz w Polsce, w zrozumieniu o czym będę mówił. Temat powodzi, chociaż dzisiaj nie jest kanwą mojego wystąpienia i mojej interakcji z Wami, to bardzo nam pomoże zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. I pierwsza rzecz, to musimy uzgodnić stanowisko, tak? Bo jeśli nie będziemy przekonani, że musimy coś robić, to nie będziemy tego robić. Natomiast jeśli będziemy też robić różne rzeczy, nie spełniające Państwa oczekiwań czy potrzeb, to okazuje się, że wiele rzeczy możemy zrobić, ale zrobimy to tak dla nikogo, tak? I nie będzie to przydatne. Natomiast na instytut w ten sposób chce funkcjonować, żeby być przydatnym, i widzimy tą przydatność w zakresie polityki. I tu jest łatwiej nam, bo mamy jednego partnera, ministerstwo, tak? Mamy ministerstwo, które formułuje potrzeby i mówi, czego chce. I my na te potrzeby staramy się odpowiadać. Bardzo dużo trudniej jest nam współpracować z doradcami, bo mamy też ten poziom pośredni, czyli Centrum Doradztwa Rolniczego, które rzeczywiście współpracuje z Państwem, a my mamy pomagać Centrum Doradztwa Rolniczego i staramy się to robić. No i mamy też możliwość takiej bezpośredniej interakcji z Wami poprzez teraz internet. I do tego chcemy je wykorzystać w dwojaki sposób. Pierwsza rzecz to przekazanie Państwu wiedzy, którą dysponujemy i w takim zakresie, jakim dysponujemy z naszych doświadczeń. Mamy też świadomość, że wy dużo więcej wiecie o tym, co dzieje się u rolników, co dzieje się na polach, z takiej praktycznej strony. Po prostu bywacie tam częściej niż my. Ja staram się. Teraz mam tak napisałem sobie jedno z zadań w deserze, że muszę być w 20 gospodarstwach w ciągu roku i porozmawiać z rolnikami. A czasami jest tak, że trudno jest wokół pracy biurowej znaleźć czas, żeby te wizyty polowe i te prace podstaw wykonywać. Dlatego tak ważne są dla mnie odpowiedzi na te pięć pytań, żeby ustalić stanowisko, bo czasami przekonujemy do czegoś, do czego nie trzeba już przekonywać, a potrzeba pracy zupełnie na innym poziomie. I stąd ta moja sonda. Widzę, że mam sporą liczbę już odpowiedzi, bo pierwsze pytanie 47 osób odpowiedziało, drugie pytanie 23, trzecie 19. I bardzo ważne dla nas pytania o Wasze potrzeby. I tutaj odpowiedzi są, znaczy skorzystanie z sondy jest trudniejsze, ale dla nas my to wszystko odbierzemy i tym będziemy się dzielić z kolejnymi naszymi interesariuszami i będziemy chcieli tą listę potrzeb rozwijać i ją prezentować na różnych forach, a dodatkowo będziemy to też konsultować nie tylko w Polsce, bo wiemy w tym roku problem powodzi, problem suszy też. To nie tylko sprawa Polski, nie tylko sprawa Wielkopolski, bo tak się utarło u nas, że susza to sprawa centrum Polski i tam jest, tak? Natomiast będziemy to konsultować też z kolegami ze Słowacji, z Czech, z Chorwacji, którzy parają się też z klimatem i tam też są doradcy. Chcielibyśmy stworzyć taką platformę wspólnej wymiany i doprowadzenia do pewnej reakcji, bo wiemy, że problemy są duże, czego nas uczy w tym roku ta nasza pomoc.
Nie tylko nasza pomoc. I to chciałbym podkreślić. Może na początku chciałbym Państwu pokazać odpowiedzi na te pierwsze pytanie, tak? Przejdźmy na stronę prezentacji. Udostępnię Państwu mój ekran z wynikami. Mam świadomość, że nie wszyscy już odpowiedzieli, natomiast to też pomoże mi teraz w przeprowadzeniu tej części wykładowej. Znakomita większość z Państwa uważa, że zjawisko suszy występuje coraz częściej i stanowi coraz większy problem w Polsce. Ja tutaj nie dodałem, że to jest rolnictwo, bo wiemy, że susza w rolnictwie to jest coś, z czym pracujemy cały czas. Natomiast jeśli problem będzie głębszy, to on będzie dotykał coraz większą liczbę sektorów gospodarczych, powiedzmy tak, i ludności, i wtedy będzie to bardziej widziane, czy to w prasie, czy w naszym życiu. I tutaj mamy drugą część opinii publicznej, tak też możemy powiedzieć, na podstawie tego naszego jednego spotkania. Te pytania będą zadawane podczas każdego mojego spotkania następnego z interesariuszami, czyli naszymi odbiorcami, że 8% z Was uważa, że nie ma problemu, że to są zjawiska cykliczne i klimat to klimat. Zresztą tak nas nauczono w szkole, czyli nie macie czego dziwić. Ja też bardzo chętnie spotkałbym się z Państwem, czy sformułowałbym swoje wystąpienia dla tych ludzi po prostu, co tak uważają, tak? Żeby przedstawić im dużo głębsze dowody mojego stanowiska. I wiem, że spędzanie godziny z przekonywaniu o tym, że jest zmiana klimatu, z ludźmi, którzy uważają, że tak jest, no jest troszeczkę bezcelowa i tam z tymi ludźmi trzeba inaczej pracować, trochę inną wiedzę pewnie potrzebują. No i mamy też w społeczeństwie ludzi, którzy uważają, że nie ma żadnego problemu z klimatem, że jest to problem zrobiony przez naukowców, przez organizacje pozarządowe. I zakładam, ta ankieta jest anonimowa, także bardzo proszę o dalsze Wasze głosy. One nam tylko mają pomóc w tym, jak ustawić kolejną naszą pracę. I to też jest to też uzasadnione, bo z jednej strony nie wszystkie efekty zmiany klimatu to zło, tak? Mamy coś takiego, że w 1993 roku, jak powstały pierwsze analizy wpływu zmiany klimatu na rolnictwo, to tam napisali, że większość tych zmian będzie pozytywna. Tak? Jeśli coś jest pozytywne lub niezauważalne, no to mamy prawa też sądzić, nie będą specjalistami z tego zakresu, że nic się nie dzieje. Tak? Natomiast stanowisko nic się nie dzieje też niesie ze sobą pewne konsekwencje. Dziękuję za te 65 głosów. My będziemy je skrupulatnie odnotowywać. Drugie pytanie. Pytanie drugie. Ja też jest pytanie o falę upałów, tak? My stoimy na stanowisku teraz, że fale upałów i susze dają nam nową definicję problemu w rolnictwie. I należy je analizować i interpretować razem. Natomiast tutaj to jest bardziej odczuwalny parametr dla społeczeństwa i widzimy, że wśród naszych 34 osób, które odpowiedziały na to pytanie, żadna nie ma obserwacji, że jest tych fal upałów mniej. Co jest temperatura z wczoraj, 27 stopni na wschodzie Polski i cały wrzesień teraz dowodzi, że coś się dzieje. I tutaj
No nie mamy tych sceptyków, natomiast jest spora część odpowiedzi mówiąca, około 14% obecnie, że jest to zjawisko cykliczne, nie zwiększa się, zawsze były to upały. I to zresztą w prasie, w telewizji też słychać, tak? Jak mówią różni ludzie, różni specjaliści, bo tutaj zwracam uwagę, różni specjaliści od klimatu czy od hydrologii, że powódź to jest sprawa cykliczna, 100 lat powódź. I to w ogóle jest takie uproszczenie językowe, które wkradło się przeszło z naszego eksperckiego poziomu na poziom medialny, bo my mówimy o powodzi stuletniej, 500-letniej, 10-letniej. Natomiast nie ma czegoś takiego jak cykliczność, taka rozumiem potocznie, że coś występuje co tydzień, co dwa, co 10 lat. Natomiast w klimacie jest prawdopodobieństwo, czyli to jest tylko jest kalka językowa prawdopodobieństwa, że to zjawisko stuletnie to jest, czy 10-letnie, co 10 lat występuje, to znaczy, że występuje raz na 10 lat. Natomiast może wystąpić w tym roku i w następnym roku. Natomiast jeśli zdobędziemy dużą liczbę danych obserwacyjnych, stosując stare podejście do klimatologii, to taka kalka językowa jest uprawniona. Natomiast nie jest uprawniona, gdy przyjmiemy, że występuje globalne ocieplenie i że nie możemy interpretować klimatu w ten sposób jak dawniej, czyli że jest to klimat, jest to może być opisywany na podstawie 30-letnich obserwacji w tym, tak? Tego nie można jeszcze robić, no bo mamy trend ocieplenia. I dlatego musimy w tym wszystkim przyjmować, że będzie cieplej i że będzie więcej zjawisk ekstremalnych i tych stanowiących problem dla nas. I trzecie pytanie, nad którym chciałbym się skupić przed moim wykładem. To jest pytanie o zagrożenie pożarowe. Bo jak wiemy, pochodną tego, że była susza, pochodną tego, że jest gorąco, jest przepychanie wszystkiego. I z tym wiąże się zagrożenia pożarowe. Jak popatrzycie na statystyki związane z pożarami lasów, to wcale tam nic nie widać, że coś się dzieje. A to dlatego, też w kontekście powodzi, która mi teraz pomaga, że z jednej strony jest to problem dosyć dobrze zarządzany, bo jeśli tylko występuje zagrożenie pożarowe, to są zakazy wstępu do lasu, zakazy wjazdu pojazdami do lasu. No i mamy taki poziom ochrony przeciwpożarowej, jaki mamy. I mamy dobre przepisy i dobrą służbę w tym zakresie. Teraz jest pytanie, czy mamy taką służbę dobrze skonstruowaną, bo to wiadomo też kosztuje, w zakresie suszy i w zakresie fal upałów. I nad tym też trzeba się zastanowić. Tutaj w czacie mam jakieś pytanie. Nasilenie problemu upałów nie jest jednakowe w całej Polsce. Na północy pokazuje zjawiska pogodowe są bardziej łagodne. Oczywiście, i tak było wcześniej. Natomiast no, trzeba by spojrzeć na dane klimatyczne. Rzeczywiście tam na północy jest chłodniej. I też, co powiedziałem, to, że jest cieplej, bo na pewno jest cieplej na północy. To na południu kraju, w okolicach Wrocławia będzie problemem, będzie za gorąco. Natomiast na północy kraju będzie i nad Bałtykiem będzie korzystne, tak? Natomiast trend jest, nawet Państwu nie pokazuję o trendach, nic nie mówiłem o trendach, natomiast chciałem tylko wiedzieć, zacząć to wszystko, moje wystąpienie od tej krótkiej sondy i o tych potrzebach Waszych. Chciałbym powiedzieć już o tych dwóch pytaniach, które jeszcze są dalej. Chciałbym poopowiadać na zakończenie mojego wystąpienia. Przejdźmy więc do mojej prezentacji i mojego stanowiska wobec tych trzech problemów, które Państwo
zasygnalizowałem w związku z adaptacją do zmian klimatu i chciałem też pokazać Państwu trochę rozwiązań. Trochę rozwiązań, które mamy już teraz w instytucie i które proponujemy Państwu jako wizja tego, co ma się wydarzyć w rolnictwie i wizja tego, o czym się mówi w publikacjach naukowych. Bo też mamy świadomość, że my, naukowcy, bardzo jesteśmy osadzeni w literaturze naukowej, a wy, doradcy, bardziej w terenie. I tylko ta nasza interakcja może doprowadzić do działań, które będą dobrze zdefiniowane. Już sobie zarządzę swoimi ekranami. Muszę udostępnić ekran drugi. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się podzielić może jeszcze jakimś opinią czy wrażeniem w zakresie tych trzech rzeczy, o których mówiłem, zjawiska suszy, fal upałów i pożarów, zagrożenia pożarowego. Jeśli tylko Moniko, mogę Cię prosić o moderowanie, to proszę o zadanie pytania. Poczekamy może 2 minuty, żeby zrobić Mam jakąś dwa interakcję. pytania, znaczy mam dwie ręce podniesione. Nie wiem, czy pani Sylwia, to już ręka była wcześniej podniesiona, nie chciałam przerywać. Pani Sylwio, zezwalam na rozmowę. Jeżeli to pytanie, to bardzo proszę o zadanie pytania. Proszę tylko się uruchomić głos. Nie widzę. Pani Sylwio. Jest jeszcze pani Ania. Zezwalam na rozmowę. Też proszę uruchomić głos. Super, jest, powinien być głos, ale nie słyszymy pani. Nie słyszymy nadal. Nie wiem, czy z mikrofonem wszystko w porządku. Pani Aniu, w razie czego proszę zadać pytanie na czacie, my je po prostu przeczytamy, chociaż rzeczywiście wolelibyśmy panią usłyszeć. Nie wiem, czemu nie słychać. Czy te prezentacje będą dostępne? Tak, kolejny raz będą prezentacje dostępne. Nie wiem, czy od razu, ale za chwilę będą dostępne. Za kilka dni po szkoleniu udostępnimy je na dysku, tak jak są ćwiczenia udostępnione Państwu. Będziecie Państwo mogli pobrać je z dysku. Ja wyślę do wszystkich, którzy byli na szkoleniu, link do pobrania prezentacji. Czy macie Państwo jakieś pytania odnośnie tej drugiej części, którą prowadzi Pan profesor Kozyra? Nie widzę. Wyłączam głos dla Pani Sylwii i dla Pani Anny, bo Panie nie zabrały głosu. Nie widzę też pytań na czacie, więc myślę, że to po prostu pomyłkowe naciśnięcie przycisku. Przypominam też, że możecie Państwo zyskać moc zabrania głosu. Oddaję głos Panie Profesorze. Pani doktor, Pani Moniko, proszę o potwierdzenie, czy widoczna jest Jest prezentacja widoczna, tak. w formie prezentacji. Dobrze, dziękuję. Czyli przechodzę po tym przydługawym wstępie, przechodzę do zasadniczej części mojego wystąpienia. Adaptacja rolnictwa do zmiany klimatu i chciałbym to Państwu pokazać zarówno kontekst, jak i pewne rozwiązania, które proponujemy wobec zmiany klimatu. Pierwsza rzecz. Możemy sobie cały problem tłumaczyć z jednej strony i wykorzystuję od wielu lat taką anegdotyczny rysunek na temat tłumaczenia polityków, czy tam wystąpień polityków wyjaśniających, na czym polega problem.
I to widzimy bardzo dobrze wobec powodzi, która teraz nas doświadcza. Po pierwsze, jedna rzecz. Nie wszystko wiadomo na tym poziomie politycznym. Nie wszyscy się zgadzają z taką sondą, którą przeprowadziliśmy wcześniej, że jest jakiś problem związany z globalnym ociepleniem. Jeśli nie przyjmiemy, że globalne ocieplenie występuje, to będziemy szukać różnych odpowiedzi i różnych rozwiązań na problem. I tym problemem, na przykład w kontekście powodzi, o którym teraz mówimy, to mówi się, że rozwiązaniem są zbiorniki retencyjne. Rzeczywiście są, ale trzeba je budować bardzo duże. A druga rzecz medalu, zbiorniki, które budowaliśmy 100 lat temu czy 200 lat temu, nie spełniają norm klimatycznych, czyli pojemnościowych, żeby tą wodę odebrać. I teraz mamy, nawet obecnie w przestrzeni publicznej mamy takie tłumaczenie, które możemy tak symbolicznie powiedzieć, że nie macie problemu z globalnym ociepleniem. Macie problemy mieszkaniowe, bo wybudowaliście się w terenach zalewowych, tak? Albo że nie wytrzymała jakaś tama. Natomiast z mojego punktu widzenia można tak tłumaczyć, że i obarczać tych ludzi, którzy tam się wybudowali w tym momencie, ale oni się tam budowali i tego zagrożenia w wielu przypadkach nie było. W wielu przypadkach zagrożenia nie brano pod uwagę, bo wybudowano wały, które miały chronić tą ludność i nikt tego tak nie podkreślił. Także to, co funkcjonuje obecnie, że nie macie problemu z globalnym ociepleniem, macie problemy mieszkaniowe. Będziecie Państwo słyszeć, i to prowadzi teraz ta debata jeszcze rozgorzeje. I teraz przejdźmy do tej naszej sytuacji, w której obecnie jesteśmy. Ja z reguły wykorzystywałem na początku moich prezentacji obrazy z huraganów w Stanach Zjednoczonych, pokazując, jak duże zniszczenia robią huragany i że tych huraganów jest więcej. No i od tego roku już nie musimy poszukiwać tych przykładów z Ameryki Północnej czy z innych części świata. To, co wydarzyło się w przeciągu ostatnich dni, upoważnia nas do tego stwierdzenia, i to też obserwuję, ludzie mówią, sytuacja jest trudna, ale sytuacja jest pod kontrolą, i co też nie jest prawda. Tak samo jak, że macie problemy mieszkaniowe. Sytuacja nie jest pod kontrolą, ponieważ nasza infrastruktura, nasze procedury, nasze służby nie są przygotowane do tak dużej ilości wody, które może przynieść sytuacja synoptyczna, którą też niektórzy określają jako cykliczna, a bardziej poprawnie można by to określić jako sytuacja z dużym prawdopodobieństwem, że się wydarzy w ciągu dziesięciolecia. Bo te powodzie, które mieliśmy w 1997 roku, 2010 roku i teraz w 2024, to potwierdzają. I poprawnie należy mówić, że jest to sytuacja bardzo prawdopodobna, a nie cykliczna, bo to zupełnie robi nam optykę inną całej sytuacji, w jakim się znajdujemy. To jest obraz po powodzi w stronie śląskie, po przejściu nie tsunami, jak podpisali pod zdjęcie, po przejściu wielkiej wody. I tych obrazków jest dużo więcej, natomiast cały czas jesteśmy w tym kataklizmie, który jeszcze nad nami, konsekwencje tych dużych opadów, które już się wydarzyły, jeszcze będziemy zarządzać tymi konsekwencjami przez najbliższe 2 tygodnie, a odbudowa potrwa lata. Co jest pożądanym efektem działań na rzecz adaptacji? Tego, że ja dzisiaj do Państwa mówię, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy,
Wcale tego nie planowaliśmy, natomiast ja cały czas powtarzam, że jest to temat trochę zaniedbany. Bo po pierwsze, my nie rozumiemy wymiaru czasowego i potencjalnych efektów, które mogą zajść na bazie zmiany klimatu z kilku przyczyn. Pierwsza rzecz, że te efekty mogą być katastrofalne. Czyli jak jest coś katastrofalnego, podchodzimy i myślimy o tym, tym się nie da zarządzić, tego się nie da dostosować. Natomiast my cały czas mówimy, no, że bez tego będzie tylko gorzej. I pierwszą rzecz, którą powinniśmy zrozumieć, to wymiar czasowy, o czym już mówię w kontekście naszej ankiety, to niecykliczność, to prawdopodobieństwo, a prawdopodobieństwo wraz z globalnym ociepleniem, prawdopodobieństwo zjawisk ekstremalnych jest większe. I teraz bardzo trudno jest wyobrazić sobie efekty tej zmiany. Dlatego musimy się nad tym skupić. Druga rzecz, to zrozumienie problemy, w którym kierunku iść, problemu, w którym kierunku iść, żeby się dostosować. Bo jeśli zrozumiemy wymiar czasowy, to możemy rozłożyć sobie ten proces na poszczególne zadania. Tak? I tym standardowo pierwszym zadaniem, jakie musimy wykonać, to musi mieć dobry plan. Dobry plan, dobrą strategię adaptacji. I jeśli ta strategia była zrobiona na przykład w stosunku do naszej sytuacji 15 lat temu, to tam jest zapisane, może być nieaktualne. Ten problem rozwiązujemy przy pomocy modeli z reguły matematycznej, co zrobić, żeby coś naprawić. Natomiast trzeba też podkreślić, te modele, które mamy, one się uczą w tylu. Na podstawie klimatu, który był. I trudno tym modelom prognozować w przód, co się stanie. Natomiast możemy to robić, natomiast uczyć te modele możemy tylko na bazie sytuacji, które się zdarzyły. I trzecią rzecz, którą faktycznie my możemy promować na poziomie doradztwa, to wyszukiwać takie innowacje, takie sposoby dostosowania, żeby po pierwsze nie zużyć całych naszych środków finansowych na dostosowanie do zmiany klimatu, a z drugiej strony zrobić takie bariery i tak przygotować rolników czy społeczeństwo, żeby to działało. Poprzez nowe technologie, które się mają okazję sprawdzić. I one czasami były, tak? Ale nie były to rzeczy, które finansowo były opłacalne. Czyli te trzy rzeczy. Po pierwsze, zrozumienie wymiaru czasowego i efektu, które może nam przynieść zmiana klimatu. Zrozumienie problemu dostosowania, czyli w jaki sposób się dostosowywać, co zmieniać najpierw, co zmieniać później. I selekcjonowanie tych technologii i tych działań, które są najbardziej odpowiednie i najbardziej przydatne. I w kontekście suszy, bo tak jeśli jak przygotowywaliśmy się do tego wystąpienia i do tego warsztatu, problem nadmiaru opadów mieliśmy z boku, tak? Ale to troszeczkę też uświadomi nam, co to jest 1 mm opadu, tak? 1 mm opadu to jest 1 litr wody na 1 metr kwadratowy. Teraz co? I obrazowo to jest jeden słoik, tak? To jest ilość wody, jak rozlejemy na 1 metr kwadratowy na polu, z punktu widzenia agrometeorologa nieistotne. Dopiero jak będzie 3-4 słoiki, to moglibyśmy tak sterować tą rośliną przez dolanie tej wody, żeby ona nam dała dobry plon. To jest 10 mm opadu. To jest 10 litrów wody na 1 metr kwadratowy, czyli wiadereczko. Jeśli rozlejemy jedno wiadereczko wody na 1 metr kwadratowy, to możemy zaspokoić już rośliny
nawodnienie, tak? Teraz chcę sobie uświadomić kolejną rzecz, że hektar to jest 1000 metrów kwadratowych. Czyli musimy to pomnożyć przez 1000 i wychodzi nam, ile tych wiadereczek musielibyśmy rozlać na 1 hektarze, żeby zaspokoić takie jedno nawodnienie roślin, które ma starczyć na przykład na tydzień. 10 mm opadu, no 10 takich zbiorniczych na hektar. A to jest liczba zbiorników, które musielibyśmy wylać na hektar pola, żeby zaspokoić opad roczny. I teraz wyobraźcie sobie, że tyle tych zbiorniczków, bo w niektórych miejscach spadło 300 mm opadu obecnie w południowo-zachodniej Polsce. I to właśnie powoduje powódź. Tak duża skala wody na hektarze. Połowa z tego spadła na hektarze w ciągu 3 dni. Z jednej strony pokazuje nam to, jak dużo tej wody mamy do zagospodarowania, a z drugiej strony tego to się nie pomieści w korytach rzecznych. A jeśli się pomieści, to będzie płynąć nie tym nurtem, do którego jest przyzwyczajenie, tylko będzie spłynąć to całą doliną, która oczywiście jest nie tylko zagospodarowana przez rolników, ale też i przez dobra. I kolejna rzecz, o której chcę Państwu powiedzieć, to są koszty adaptacji. Bo to nie jest w kontekście suszy takie niemożliwe i dzieje się w wielu gospodarstwach, żeby rośliny nawadniamy, tak? Z tym, że i możemy budować takie zbiorniki. Obecnie są one dostępne i są też przykłady gospodarstw, na przykład szklarnie, które zbierając wodę z dachu, nie potrzebują dodatkowej wody z podziemia. I są w stanie produkować bardzo efektywnie. Infrastrukturalnie to my jesteśmy przygotowani do tego, żeby nawadniać. Natomiast to rodzi koszty, tak? Po pierwsze, koszty inwestycyjne, bo budowa takich zbiorników, żeby nawadniać, a z drugiej strony koszty za wodę. Jeśli chcemy ją pobierać nawet z rzeki czy z wód głębinowych, to są opłaty za wodę. Tak? Jeszcze to się nie nazywa opłaty za korzystanie z wód. I to wszystko trzeba dokomponować do funkcjonowania naszych gospodarstw. No i ktoś za to musi zapłacić. Tak? Na początku zawsze musi zapłacić rolnik, bo dopóty nie będzie dobrej ceny, dopóki się to nie spłaci. I pokazuję tutaj też mapę sumy opadu rocznego w Polsce. To jest z okresu 1991-2020. I ona też wyraźnie pokazuje, że no, opady wyższe są w górach. Tak? I tam, jeśli są obecnie wysokie, zawsze był problem z tymi błyskawicznymi powodziami. To przyjmując i obserwując obecną sytuację, będzie tam problem jeszcze większy. No a u nas, żeby nawadniać, to jeszcze potrzebujemy ekipunku do nawadniania. I o tym mówił Tomasz wcześniej, o tym, że globalne ocieplenie to jest efekt obserwowany od wielu lat. Niektórzy mówią, że to jest wymysł ostatnich lat. To nieprawda. W nauce mówimy o wpływie dwutlenku węgla czy gazów cieplarnianych w atmosferze od 1820 roku, bo już Józef Fourier stwierdził i wprowadził takie prawo, że czym więcej gazów cieplarnianych w atmosferze, tym cieplej przy powierzchni Ziemi. I funkcjonuje wiele mitów w przestrzeni publicznej, że to na przykład plamy słoneczne, czy tam aktywność Słońca jest odpowiedzialna za to, że jest obecnie cieplej i że będzie chłodniej. Natomiast ten wykres pokazuje, ta żółta linia, to jest natężenie liczby plam słonecznych na Słońcu, aktywności Słońca. I ta linia pokazuje, że ta fluktuacja no, jest mała, a tym bardziej nie zmienia się
w ostatnich latach. Natomiast linia zielona, następnie niebieska, pokazuje, jak zmienia się ilość dwutlenku węgla w atmosferze. Od 1955 roku zmieniło się to o ponad 106 ppm, bo było 315 ppm i tak mamy w podręcznikach, i tak się uczyłem w szkole podstawowej, później na studiach. Natomiast obecnie aparatura pokazuje, że w atmosferze jest 421 ppm CO2 i ocieplenie atmosfery globalnie to 1 stopień. Teraz niektórzy mówią, że 1 stopień to mała zmiana globalnie. Natomiast nie dodają tego globalnie. Globalnie to jest duża zmiana, bo to ma wpływ na bilans energetyczny Ziemi. A widzimy, że lokalnie, na przykład w tym roku, temperatura praktycznie wszystkich miesięcy jest wyższa od średniej około 3 stopni. I ta czerwona linia pokazuje nam wzrost temperatury globalnej. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem pokazać w tym wykresie. Mamy obserwację dwutlenku węgla na podstawie badań lodowców do 1970 roku. Natomiast od 1970 roku mamy już przyrządy, które mierzą CO2 w atmosferze, i ta niebieska linia to są już odczyty przyrządów. I to są dowody, które przyjmuje się już w klimatologii, i żaden model, żadna prognoza pogody bez przyjęcia tych warunków brzeży, czyli ile jest gazu cieplarnianego w atmosferze, by nie działała. A wiemy, że prognozy pogody bardzo dobrze działają teraz do 3 dni. Mamy nawet prognozy na 2 tygodnie, które też możemy już wykorzystywać. A to jest czarna linia, która pokazuje nam tę normę klimatyczną, do której wszystkie nasze budowle, domy, jak były projektowane, to wtedy projektant brał pod uwagę właśnie te warunki klimatyczne, które były. Co jest błędne w obecnej sytuacji. Jakie są prognozy? Prognozy, pewnie Państwo słyszeli, że czeka nas katastrofa klimatyczna, co by to nie znaczyło, gdy temperatura wzrośnie powyżej 2 stopni Celsjusza. Natomiast do 2100 roku prognozuje się, że jeśli nic z tym nie zrobimy, albo przyroda nie zrobi, to będzie cieplej około 4 stopni. Trudno mi mówić, jak to się przełoży na klimat w Polsce, natomiast na pewno będzie, i to jest pewne, więcej zjawisk ekstremalnych. I tutaj po prawej stronie macie Państwo tutaj różne scenariusze, które mówią, jaki będzie klimat globalny w przyszłości i o co chodzi w polityce klimatycznej. Że jeśli polityka klimatyczna zakłada, że jeśli stosujemy się do tych wskazań, to zrealizujemy taką projekcję klimatyczną, która nie pozwoli na ten duży wzrost, a tylko na ten umiarkowany wzrost poniżej tych 2 stopni Celsjusza globalnie. Ten scenariusz nazywa się RCP 2 i 6. 2 i 6 oznacza wzrost energii, jaką będziemy mieli, więc wzrost energii, jaką będziemy więcej przychodu do powierzchni Ziemi. Czyli 2,6 wata na metr kwadratowy więcej energii. To oczywiście przełoży się na wzrost temperatury. Natomiast jeśli nic nie zrobimy z naszą gospodarką, to musimy się przygotowywać czy dostosowywać do tego scenariusza RCP 8,5, czyli więcej o 8,5 wata na metr kwadratowy energii przy powierzchni Ziemi. I klimatolodzy od adaptacji nad tym spędzają dużo czasu, żeby takie prognozy robić. Natomiast zupełnie inni specjaliści muszą myśleć o tym, jak się przystosować, a faktycznie wszyscy muszą się do tego jakoś dostosować. Teraz ja też pokazuję bardzo często taki fakt, że można w bardzo ekstremalnym klimacie, i pokazuję tutaj Almerię, najcieplejsze miejsce w Europie, obecnie w Hiszpanii, które jest centrum produkcji pomidorów. Pomidory, które jemy w lutym, w marcu są stamtąd. I tak to się tam robi. Czyli jest możliwe produkcja pomidorów, ale w zimie, tak?
Natomiast w naszej strefie klimatycznej jednak tego światła w zimie nie będzie. Jeśli będzie nawet cieplej o 2-3 stopnie za te 20 lat, to my sobie takich szklarni nie wybudujemy, natomiast zaczynamy budować tego typu szklarnie dla ochrony naszych upraw w lecie, bo to jest jeszcze jest czas, że to będzie działać. Pokażę Państwu scenariusze, jakie przyjmujemy na przyszłość bardziej teoretyczne. Teraz co obserwujemy w temperaturze? Na początku obserwowałem ostatnie 20 lat, znaczy od 1991 roku, działo się tak, jak przewidywaliśmy. Wzrasta dosyć stabilnie, w podobnym tempie, ilość dwutlenku węgla w atmosferze. Temperatura rosła o 0,3 stopnia na 10 lat, co dawałoby na 100 lat 3 stopnie Celsjusza. Tak? Natomiast coś się dzieje w ostatnim dziesięcioleciu. Tak zwane sprzężenie azotne. I nie mamy już kolejnego cieplejszej dekady o 0,3, ale o 1,3. I klimatolodzy mówią o tym, że następuje sprzężenie drobne, różne rzeczy się tutaj nakładają. To, że topnieją lodowce, robi swoje. To, że jest cieplejszy Atlantyk i oceany, które są kuchnią pogody, powoduje, że ocieplenie przyspieszę. Pytanie o kolejną dekadę. Bo może być tak, że scenariusz ten ocieplenia zrealizuje się nie 100 lat, a 30. Więcej dni z temperaturą maksymalną powyżej 25 stopni Celsjusza. Wczorajszy dzień przyzwyczailiśmy się do upałów we wrześniu. Też jest taki mit, że we wrześniu ciepło też było, że tak w 50 którymś roku. No było, tak? Pytanie, czy liczba dni we wrześniu była tak samo długa jak z tą temperaturą maksymalną powyżej 25 stopni Celsjusza w 1950 roku. I to jest mapa, która pokazuje taką analizę ostatnich lat. I co się dzieje z opadem? Sumy roczne opadu też podkreślę, to się nie zmieniają się. Zasadniczo się nie zmieniają. Natomiast ten stosunek opadów letnich do zimowych się zmienia. Bo mamy wzrost opadu w zimie, spadek sumy opadu w lecie. Mamy wzrost opadów gwałtowny, spadek opadów, które trwały 2 tygodnie czy tam tydzień w sposób umiarkowany. Więcej burz, więcej zagrożeń. To też są tendencje klimatyczne. To też pokazuje zasięgi suszy w Polsce i rolniczej. I też bardzo trudno jest dyskutować z ludźmi, którzy nie są osadzeni w rolnictwie, że susza może być na przykład głęboka 2 dłuższe zimy, a nie mieć żadnego wpływu na kukurydzę, ponieważ te rośliny mają różne potrzeby wodne w różnym okresie. Natomiast co jest faktem? Zasięg suszy się zwiększa, co jest problemem dla rolnika, ale także dla zakładów ubezpieczeniowych, bo nie jesteśmy w stanie ubezpieczyć tak dużych obszarów od tak dużego ryzyka. To są mapy pokazujące zagrożenie suszą zboża po zimy. Ziemniaki, bo myśmy od wielu lat mówili, że zmiany klimatu dotkną przede wszystkim ziemniaka. Natomiast zawsze człowiek może się mylić. Pokazywały to ten nasz stary klimat, tak, jaki był. No i też technologia. Okazuje się, że z ziemniakiem nie jest tak źle, chociaż wysoka temperatura nie pomaga. Natomiast to dostosowanie się, mam nadzieję też, że poprzez nasze alarmy, czyli nowe odmiany, a przede wszystkim nawadnianie ziemniaka, no i też cała zmiana w rolnictwie, bo już nie potrzebujemy tego ziemniaka na takim dużym obszarze. Produkujemy go faktycznie w ogródkach czy w małych intensywnych uprawach z nawodnieniem i nie jest to problem wszystkich, tak, uprawa ziemniaka. Chociaż przejeżdżając teraz po polach, to jeszcze nawet tradycyjnie uprawianych ziemniaków, tak jak było 30 lat temu, jeszcze widzę na polu rolnicy wyjeżdżają, wykorzystują ten stary sprzęt. Co ciekawe, na początku roku czytałem, jak to się dzieje w ogóle globalnie z tym ziemniakiem, czy trawą ziemniaka, to
Okazuje się, że w Indiach, w Afryce uprawa ziemniaka staje się coraz bardziej popularna w zimie, tak? Bo jest na przykład za ciepło i jest za duża susza w lecie. Kukurydza na ziarno, która miała być bardzo drażana, zresztą jest 1,4 miliona hektarów kukurydzy w Polsce, ze względu na zmianę klimatu, bo jest cieplej i są lepsze warunki. A kukurydza na ziarno też odczuwa brak wody. Pomimo tego, że jest roślinką C4, to w przypadku braku wody żadna roślina nie przetrwa, nawet ta, która bardzo dobrze gospodaruje wodą. To też pokazane obszary zasięgu suszy dla kukurydzy na ziarnie. No i dochodzimy znowu z takim okręgiem do tego, co się dzieje w atmosferze, tak? Już kilka razy podkreślałem. Raz ocieplenie, wszystkie procesy atmosferyczne zachodzące w atmosferze zwiększają swoją gwałtowność. Te zjawiska określane jako ekstremalne zwiększają swoją częstość, mówiąc innym językiem. I ten wykres pokazuje nam, skąd jest ta woda, ta chmura, skąd w kontekście sytuacji, jaką obecnie mamy, skąd tak dużo wody się zebrało właśnie w tym Niżu Genuińskim, który spowodował powódź tego roku. Powiedziałem tak, to jest zupełnie rzecz z jednej strony dla klimatologa normalna, że ten Niż Genuiński, jego częstość jest dosyć duża i prawdopodobieństwo, że będzie też duże. Natomiast on jest, tak, w naszej świadomości, w naszych modelach. Natomiast taka sytuacja, bo ten Niż zaczął swój żywot na ciepłym Atlantyku, tak? Dlaczego ma tak dużo wody? No bo jest cieplej, może więcej pomieścić wody w sobie, powietrze. Po drugie, wędrując poprzez Morze Śródziemne, które też jest cieplejsze i rozgrzane, mieliśmy dużą falę upałów w tym roku, pobrał z Morza Śródziemnego dużo większej ilości wody. No i na koniec, dochodząc w nasze rejony, został przyblokowany przez wyż rosyjski, który jest teraz bardzo dobrze rozbudowany. No i on się musi tu wypadać. I się wypadał przez te 4 dni. Nawet zauważcie, że on się szybciej wypadał niż zakładano. Bo w tym starym klimacie on dłużej stał, nawet 2 tygodnie. I wtedy ta sytuacja tak szybko się nie... Ta trudna sytuacja szybko się nie parowała. Natomiast woda, która spadła, jest naprawdę bardzo dużą ilością. I teraz sobie wszystkie te systemy zarządzania techniczne muszą sobie z tym poradzić. Tak, jeszcze kilka odnośników do obecnej sytuacji w kontekście tego, co wcześniej mówiłem. Na każdy stopień ocieplenia wodność chmur zwiększa się o 7%. Czyli pojemność atmosfery, te deszcze będą bardziej intensywne. I teraz jeszcze chciałbym wytłumaczyć sprawę suszy. Tak? Dlaczego jest susza? No bo żeby doszło do opadu, to musi się ta chmura napełnić wodą. Tak? Czyli ta czas potrzebny do napełnienia tego wiaderka z wodą w postaci chmury musi być dłuższy. Tak? I stąd mamy suszę. Natomiast kiedy już dochodzi do, my to nazywamy stratą równowagi w chmurze, czyli trochę później, mamy opad dużo wyższy. I kilka z portalu X, czy tam z nowego Facebooka, liczb opisujących, jaki mieliśmy opad na poszczególnych stacjach meteorologicznych, który pokazuje, że na Śnieżniku mieliśmy 400 mm opadu, 300 mm opadu w Szklarskiej Porębie, czyli opad półroczny w ciągu 4 dni. Do tego nie jesteśmy, żadna infrastruktura nie jest przystosowana. Oczywiście, jak się projektuje infrastrukturę, to tak się ją projektuje, że ona musi spełniać te warunki na przykład opadu rocznego. I po prawej stronie widzicie Państwo most kolejowy, wybudowany 100 lat temu.
w którym na pewno nie przewidziano, że woda może tam do niego dotrzeć, tak? I tak go zaprojektowano, żeby był bezpieczny. Jak widzimy z sytuacji sprzed kilku dni, woda, która spłynęła z gór, jest zagrożeniem dla tego mostu. Nawet wydawałoby się, że to wszystko jest bezpieczne. Aby wystąpił opad, obecnie więcej wody musi odparować z atmosfery, żeby doszło do takiej zmiany równowagi chmury. Chmury są bardziej wodne, cyrkulacja bardziej gwałtowniejsza. Taka jest sytuacja klimatyczna. I kolejna sfera tych naszych rozważań. Co de facto jest zbiornikiem retencyjnym tej wody? I tu też bardzo mało do tego przykładamy uwagi, że tym pierwszym zbiornikiem wody, odbiorcą wody z opadu, jest gleba. I rośliny, które zatrzymują i opóźniają tą falę powodziową. Jeśli zabudowujemy teren, betonujemy, woda szybko spływa. Jeśli zasklepiamy, woda szybko spływa. I teraz przechodząc na grunt rolniczy, jeśli gleby nie są spłuchnione, nie przyjmują wody, to też woda szybko spływa. Ja mam kontakty z moimi zaprzyjaźnionymi gospodarstwami i często też bywam u pana Wiesława Gryna, który prowadził w swoim bardzo użyźbionym terenie na Lessach uprawę bezropową, potem striptil. On twierdzi, że od niego z pola woda nie odpływa, nawet 50 mm opada. I on ma na to dowody, że prowadzenie tego systemu, gdzie nie orze, zresztą pewnie wielu z Państwa było u niego w gospodarstwie, albo nie usłyszało, stosuje okrywę w postaci mulczu i u niego z pola woda nie spływa. A że nie spływa, to też nie czyni szkód, tak? Nie eroduje. I zatrzymuje się tam po to, żeby później procentować w wodach. Musimy tutaj podejść do sprawy bardzo podstawowo. Potrzeba nam takiej nowej wiedzy i nowego podejścia do tego, czym jest gleba. Że gleba to nie tylko minerały, że gleba to nie tylko przestrzeń taka fizyczna czy chemiczna, nie tylko nawozy, ale że w glebie są makropory, mikropory, którymi możemy sterować. Jest substancja organiczna, która jest głównym odbiornikiem wody. No i są bakterie, które tworzą w pierwszej kolejności substancję organiczną i bez utrzymywania, my to nazywamy teraz zdrowia gleby, nie jesteśmy w stanie dobrze zarządzać glebą, przyjmując stare prawidła, że wystarczy dobre NPK i będzie plon. Nie, nieprawda. W obecnej sytuacji. Natomiast nawet w starej sytuacji długie takie gospodarowanie tylko bazując na chemii miało swoje negatywne konsekwencje. Czyli gleba jest zbiornikiem wody dla roślin, ale też jest odbiornikiem wody z opadu i zbiornikiem retencyjnym, które powinno też chronić przed wezbraniami, chociaż z naszych analiz tu pokazuje ten projekt Clean Forecast. Ja w zeszłym tygodniu w piątek miałem spotkanie właśnie z naszymi kolegami z Brna. Pytam się, jak to działa, bo my robimy takie analizy, ile wody gleba może jeszcze pomieścić i czy może odbierać czy przyczynić się do zmniejszenia powodzi. Okazało się, że te ilości szybko zostały spożytkowane. I to już wcześniej akcentowałem i też w ramach reklamy chciałem Państwu pokazać, że mamy ten projekt Clean Forecast i będziemy mieli taki serwis związany z tymi trzema zjawiskami. W ramach tego projektu też będę się z Państwem kontaktował. Bardzo prosiłbym o odzew i uczestnictwo w przygotowaniu właśnie tej strategii na rzecz poprawy świadomości zmiany klimatu i skutków suszy,
A druga rzecz to też ta współpraca transgraniczna, to też powinna przynieść nam jakieś korzyści lokalne. Co to jest wreszcie ta adaptacja? Przechodzę do tej drugiej części mojego wystąpienia. Po pokazaniu tych efektów zmiany klimatu w kontekście rolnictwa i gospodarowania wodą. To mogą być wszelkie działania, które poprawią nam dobrobyt społeczeństwa w tej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy. I to mogą być różne działania. Mamy takie tendencje, zaczynamy od podatków, tak? Podatek od wody, opłaty klimatyczne, co nie jest obecnie ani akceptowalne, ani najlepszym, mi się wydaje, sposobem, żeby zaczynać. Druga rzecz, o którym definicja adaptacji do zmiany klimatu, to mamy definicję zespołu do spraw zmian klimatu. Mamy łagodzić te efekty tych zjawisk ekstremalnych i wykorzystywać korzyści. I podobnie to definiuje taki już mój kolega po fachu, bym powiedział, ze Stanów Zjednoczonych, David Lovell, który mówi, że to jest działanie, tak? To nie jest obserwowanie, to jest działanie, które zmniejsza negatywne lub zwiększa pozytywne skutki zmiany klimatu. No bez tego działania nie da się nic zrobić. No możemy sobie dyskutować, politykować, natomiast my potrzebujemy realnych zadań do wykonania, żeby poszczególne kroki tego dostosowania przejść. Zaczynając od tego, na początku mówiłem, że musimy się na to zgodzić, bo jak się na to nie zgodzimy, że coś takiego jest, to opór materii fizycznej będzie duży. I teraz bardzo takie schematyczne obrazki, jak możemy postępować. Pierwsza rzecz, utrzymanie trwałości obecnego systemu produkcji. Jest to rozwiązanie na jakiś czas. I to możemy robić, tak? Że na przykład jeśli mamy obecny system bez nawodnień, to utrzymujemy go na przykład przez jakieś dwukrotne nawodnienie roślinne i wtedy ratujemy na przykład niektóre rzeczy. No, ale możemy też kreować zupełnie nowe systemy produkcji, o których za chwilę będę mówił. Takie hasła jak agroleśnictwo, agrofotowoltaika, i rolnictwo węglowe, to są te nowe systemy produkcji, w których mamy się działać. I tu chodzi o zmianę nie tylko o to, co w ogóle zmieniać w gospodarce, ale też forma płatności za produkty rolnicze. No i możemy się męczyć, jeśli nie przyjmiemy tej pozycji, że musimy coś zmienić u podstaw, to możemy na przykład działać w tym środowisku, jakie obecnie działamy. Ja tutaj pokazuję taki schemat w ogóle, który pokazuje nam, jak skomplikowane jest zarządzanie w rolnictwie, bo zaczynamy od gleby, którą musimy dobrze przygotować pod uprawę. Musimy zastosować wiele środków chemicznych, które pozwolą nam uzyskanie dobrego plonu. Musimy dbać o tą biologię, czyli zwalczać wirusy, obserwować grzyby. I to jest też szereg środków, które kosztują z jednej strony, a po drugie nie zawsze są efektywne w klimacie, który obecnie mamy. Bo teraz musimy na przykład zwrócić dużo większą uwagę na to, w jakich warunkach wykonujemy zabiegi. Czy temperatura jest za wysoka, czy jest za duży wiatr, z reguły jest za duży wiatr, czy jest susza. I to wszystko wpływa na to, jak stosować środki produkcji. I zupełnie futurystyczna wizja tego, co ma się stać do 2100 roku. Bardzo szybko to pokażę. Obecne sprawy, którymi się zajmujemy, to dobór roślin, jak uprawiać glebę, jak nawozić, jak chronić, jak nawadniać. A teraz jesteśmy na etapie regeneracji gleby, tak? Bo zaczynamy być bardziej świadomi, że nasza gleba jest zdegradowana i można ją, jej kondycję poprawić. Kolejna część, która się też dzieje, to osłony naturalne, osłony sztuczne. Jak widzimy na wiosnę, te uprawy, które dają więcej kasy, są już przykrywane, czyli warzywa. A nawet w zimie są przykrywane, żeby nie odczuwały chłodu, bo nie ma pokrywy śnieżnej.
kolejny etap rozwoju rolnictwa, czy taki już futurystycznie za 50 lat, to uprawa możliwa tylko pod jakimiś szwarniami na sztucznych podłożach i to ten scenariusz już też analizujemy. A na koniec, w tym klimacie już 2007 roku, to czekają nas tylko pewnie farmy wertykalne, bo pod szwarniami będzie za gorąco, żeby to uprawiać, za dużo będziemy musieli chłodzić czy zasłaniać te rośliny przed słońcem, temperaturą. Farmy wertykalne, zaraz powiem, o co chodzi. Czyli obecnie zabezpieczamy przed stresami klimatycznymi. Pierwsza rzecz to ochrona gleby i takim pierwszym działaniem jest utrzymanie stałej pokrywy roślinnej. Niekoniecznie to musi być zielona roślinność, ale może to być mulcz, który efektywnie będzie nam ograniczał spływ i utratę tej gleby, którą mamy na polu. Druga rzecz to też mówiłem, mulczowanie, ograniczenie orki. Są systemy uprawy, które umożliwiają odejście od pługa. To nie jest proste, to są zupełnie nowe systemy i takie proste, tylko sprzedanie pługa nie wystarcza. Trzeba próbować i trzeba, oczywiście pewnie jesteście świadomi jak już doradcy i pewnie słyszycie dużo, dużo o tym w wykładach różnych specjalistów. Trzecia rzecz, ograniczenie odpływu wody ze zlewni. To te dwie rzeczy nam bardzo pomagają, czyli utrzymanie stałej pokrywy roślinnej i ograniczenie orki. Natomiast też potrzebne są zbiorniki retencyjne czy zagłębienia, w których ta woda by na dłuższy czas pozostała. No i mamy też problem bioróżnorodności za drzewem. Drzewa też zmniejszają nam parowanie, czyli korzystnie wpływają na bilans wodny i też to jest osłabia bioróżnorodności i pomaga w funkcjonowaniu. My takie rzeczy testujemy już od wielu lat, czy to system bezorkowe, czy to obecnie robotyka, bo głównym problemem takich gospodarstwa, które my posiadamy, czyli ja bym powiedział stare państwowe gospodarstwa, to jest praca ludzi, którzy też chcą mieć prawo do soboty i niedzieli i do długiego weekendu. I to jest główny powód według jednego z naszych dyrektorów, że tak bardzo wchodzimy w robotykę, która ma nam uniezależnić naszą pracę od pogody. Bo ten taki robot na przykład, który mamy, no pracuje sobotę, niedziela i długi weekend, nie? Ale różne ludzie mają problemy w gospodarstwie i nie zawsze ich stać na to, żeby na poziomy robotyki wchodzić. I nawożenie organiczne. Konieczna rzecz w obecnym klimacie, żeby utrzymywać żyzność gleby i budować materię organiczną. No i są różne problemy, że musimy te nasze pola zupełnie inaczej nimi zarządzić. Bo na przykład tutaj pokazuję na zdjęciu, no głównym problemem są pozostałości, jakieś duże kamienie, które trzeba usunąć, żeby te wszystkie precyzyjne maszyny bez problemu wykonywały pracę. Także wiele rzeczy można wdrażać. Trzeba tutaj wysłać odpowiednie do swoich możliwości. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, żeby w ogóle można było działać w kierunku dostosowania, to woda. Tak? Musimy mieć świadomość, że bez wody w warunkach suszy nie jesteśmy dużo w stanie zrobić. I pierwsza rzecz to przeciwdziałanie suszy poprzez zatrzymywanie wody na polu. Trzeba skoncentrować się na tych wszystkich technikach, technologiach, które doprowadzą, że ta woda nie będzie nam z pola odpływała. Lub też trzeba zastanowić się, i to jest też konieczne, które wszyscy mówią, nikt nic nie robi w dużej skali, żeby przywrócić uwodnienie gleb. Jest kontrowersyjna sprawa uwodnienia niektórych obszarów bagnistych i jest na to już program czy tam polityka, natomiast potrzeba nam zgody i zrozumienia tego, że jeśli my uwodnimy sobie obszary bagienne, to te obszary bagienne będą pracowały na nasze pola uprawne, które są wyżej położone i będą po pierwsze mniejsze parowanie, a po drugie istotnie też podciąg, tak, który będą nam serwować dla pól, które są wyżej położone. To jest taki wykres, który pokazuje nam zmianę maksymalnej pojemności wodnej w zależności od dodanej materii organicznej do piasku. Tak?
I to trzeba też brać pod uwagę. Dostosowanie nawozów organicznych zwiększa nam pojemność wodną gleby. Oczywiście też korzystnie wpływa na całą biologię gleby, o czym trzeba pamiętać. Kolejna rzecz, o której mówimy, to pozostawianie mulczu na polach. I tutaj trzeba być ostrożnym, ponieważ z jednej strony mulcz ogranicza nam parowanie, czyli tworzy nam tą pokrywę, która nie doprowadza do tego, żeby parowało. Z drugiej strony przekrytuje nam też wodę. Natomiast trzeba uważać, jak gruby jest ten mulcz, ponieważ nadmiar mulczu robi nam problem, po pierwsze, z tym, że ta woda, która w mniejszej ilości spadnie, nie dotrze nam do gleby, a po drugie zagrożenie związane z chorobami, które mogą się te choroby właśnie w mulczach rozwijać. Tak? I to też nie ma prostych rozwiązań. Te systemy muszą się transponować od orkowych do bezorkowych jakiś czas. I też ostatnio wizytowałem gospodarstwo, w którym rolnik od wielu lat, od 20 lat stosuje systemy bezorkowe, robi sobie własne w okolicach Piast, własne maszyny, jest konstruktorem i wynalazcą. Natomiast pytając go o to, co jest najważniejsze w systemach bezorkowych, to on już teraz nie mówi, że tanie maszyny, bo tam maszyny są za drogie, czy druga rzecz, czy dobre wykonanie tej uprawy bezorkowej, czy też dobre głębosze, które tam się też stosuje. Tylko zaskoczył mnie jedną rzeczą. W uprawach bezorkowych najważniejsze jest mianowanie. I to było zupełne zaskoczenie dla mnie, tego typu już myślenie, bo on mówi, że jak on próbował w uprawie bezorkowej pszenicę po pszenicy, to mu wychodziło w uprawie orkowej. Natomiast w uprawie bezorkowej się nie da. I zwrócił uwagę właśnie na mulcz, nie? Który jest gromadzony w wierzchniej warstwie gleby. I mówi, że rośliny, które mają dostęp do tak dobrej pożywki właśnie w postaci tego mulczu czy materii organicznej, nie są zainteresowane, żeby szukać wody głębiej. Tak? I tutaj te nowe rzeczy, czyli te doświadczenia rolników, którzy przeszli już na nowe systemy, które proponujemy, też warto zbierać i warto mówić i je rozwiązywać. Ponieważ to czasami możemy mówić o czymś, co jest dobre, natomiast jeśli wdrożenie nie wychodzi, bardzo szybko możemy się do nich zrazić. Jak unikać suszy? Kilka takich prawideł, tak? Unikaj zawęszczenia gleby, to jest pierwsza rzecz. I tutaj są rozwiązania takie jak ograniczyć siłę przejazdów, zmniejszyć nacisk osi, ograniczyć orkę. Od razu nie mówimy wprost, nie? Przejść na system bezorkowy, ograniczyć orkę. Różnicę głębokość zabiegu. Utrzymuj glebę okrytą. Teraz też moich znajomych gospodarzy między plony po plony są kontrowersyjne. My będziemy za jakiś czas organizować taki warsztat w Tupoli, w Łoni, w naszym gospodarstwie, o poplonach, bo niektórzy mówią, poplony nie mają sensu, bo w ogóle nie schodzą, poplony zabierają wodę, a z drugiej strony niektórzy mówią, bez poplonów mój system gospodarowania, gdzie nie mam zwierząt, by nie miał sensu, nie zarabia nic. Mulczowanie. Już mówiłem wcześniej o tych zagrożeniach związanych z mulczowaniem. No i jakoś tak wynika, że rośliny ozime, tak? Nie jarę. Jeśli tylko można. No bo ta susza wiosenna jest głęboka. No i trzecia rzecz to nawozy organiczne. I tutaj mamy już chyba ta ostatnia rzecz, mówimy, zróżnicowane zmianowanie, rozbudowane zmianowanie. Tak, jest to rozwiązanie. Jest to rozwiązanie na różne techniczne czy mechaniczne problemy z uprawą gleby, ale też na choroby, szkodniki i w ogóle funkcjonowanie gospodarstwa, czyli wyróżnicowanie, zmianowanie. W przekonaniu technicznych metod dostosowania, nawadnianie,
No, stosujmy te systemy nawodnieniowe, które są najbardziej efektywne. Najbardziej efektywne są systemy kropelkowe, jeśli tylko można. I czasami nawet można zastosować, na przykład w cebuli. Ja miałem takie drżenie w okolicach Sandomierza, gdzie rolnik zdecydował się na dosyć dużą inwestycję na polu, żeby zastosować w cebuli systemy kropelkowe. Można? Można. I teraz mamy też dostęp do wielu systemów wspomagania decyzji opartych na czujnikach. Tutaj mamy taki przykład takiego systemu, też testowaliśmy wiele lat. Czujnik wilgotności gleby, na podstawie czujnika wilgotności gleby sterowaliśmy nawodnieniem. Też nietypowo, bo w ziemniakach, gdzie jak wiemy, no, większość jest nawodnień szpulowych. I o czym będziemy słyszeć coraz więcej? Dywersyfikacja dochodu. Agroleśnictwo, agrowoltaika, czyli stawianie na dochód nie tylko z uprawy rośliny, ale też z paneli fotowoltaicznych. To jest sprawa rozwojowa, bo w dalszym ciągu są projektowane różnego typu rozwiązania, na przykład w postaci płotów, który będzie odradzał gospodarstwo i będzie produkował prąd. I to jest też kierunek, którym idziemy. Z drugiej strony magazynowanie tego prądu. Już teraz wiemy, że jesteśmy drugą potęgą fotowoltaiczną w Europie i tego, czego potrzebujemy, to magazynów energii albo takich użytkowników energii, którzy go wykorzystają właśnie w ciągu dnia. I to jest ten kierunek. Agroleśnictwo to jest nazwa nowego systemu produkcji. Zachęcam do poczytania. Jest takie działanie we wsparciu teraz agroleśnictwo, zakładanie systemu agroleśnych. O co tu chodzi? Po pierwsze, chodzi o to, żeby zwierzętom zrobić komfort przebywania w wysokiej temperaturze, na przykład. A z drugiej strony, że mamy dodatkowy dochód z tego terenu. I dodatkowy taki dodany dochód, bo możemy za tego typu produkty, podobnie jak produkty systemu rolnictwa ekologicznego, dostać wyższą cenę. Natomiast korzyści dla zwierząt to przede wszystkim wejście znowu na naturę. Tak? I te rozwiązania agroleśne są też bardzo w Europie propagowane. Fotowoltaika, jak wiemy, po pierwsze dodatkowy dochód dla rolnika, a druga rzecz, też niektórzy tak robią, że zakładają farmę fotowoltaiczną i wpuszczają tam owce i wtedy nie trzeba przekształcać dużej ilości tego terenu na tereny przemysłowe. To na przykład ma taką korzyść podatkową. Natomiast te zacienienia też mogą służyć roślinom, tak? I to mamy taki projekt takiej farmy nad tunelami. I to są rozwiązania, po tej stronie są rozwiązania z Francji, gdzie też niektórym roślinom wysoka temperatura też nie jest dobra, natomiast zacienienie też im nie szkodzi. No i ta zupełnie futurystyczna wizja rolnictwa 2100 roku. To jest uprawa warzyw, czy tych rzeczy, które ludzie potrzebują w miastach, w farmach wertykalnych, tak? Czyli to są takie hale i to jest jedna z takich farm już niedużych, największa na świecie obecnie, gdzie produkuje się warzywa na rynek i to jest opłacane. Co jest zaletą? Że potrzebujemy 95% mniej wody, bo tam nie paruje, tak? Nie stosujemy chemii. I mamy z tego względu, że są to uprawy na takich półkach, mamy około 400 razy większą produktywność powierzchni. No ale nawet koncentrując się na tym, dlaczego to robimy. Po pierwsze, no, mamy blisko odbiorcę. Po drugie, w przyszłości wiele z tych upraw bez chemii nie będzie miało szans na polu. To się dzieje. Nie jest to takie futurystyczne. No i przykład z mojego podwórka w naszym parku naukowo-technologicznym. Mała farma wertykalna, którą jeden z pasjonatów, pan Dawid Drzewiecki, twórca startupu Wertical Farm, jest do zobaczenia w Puławach.
zaczął testować. No, celem tego jest przede wszystkim badania, czy jak to działa i jakie są parametry tych produktów, które tam się wytwarza. To są zioła i oni testują tam, robią z tego tabletki, tak, suplementy diety. I to też jest takie coś, że on twierdzi, że produkt, który on uzyskuje w takiej farmie, jest znacznie lepszy niż produkt uzyskany z pola. Natomiast robi to bez chemii i ma możliwość sterowania klimatem dowolnym z pozycji komputera. I mamy takie hasło, że rolnictwo zrównoważone to już za mało, dlatego wprowadzamy pojęcie rolnictwa węglowego, które nie tylko promuje rolnictwo, które jest zrównoważone, czyli nieszkodzące, czy tam niezaburzające zasobów, ale buduje zasoby, bo poprzez to, że dokładamy do gleby węgiel, substancję organiczną, to ją przechowujemy. Jest to magazyn węgla w glebie. Gleba jest magazynem węgla i poprzez rolnictwo regeneratywne właśnie tworzymy rolnictwo węglowe i rolnictwo ma w tym sensie, może dołożyć do tego swoją cegiełkę. Nazwa może troszeczkę dziwna, bo tu raczej trudno przetłumaczyć carbon farming. Carbon farming, my zaraz kojarzymy farming z rolnictwem, a de facto chodzi o to o przechwytywanie węgla z atmosfery. Jaka korzyść dla rolnika? Mamy nadzieję, już teraz się tak dzieje, że jest ekoschemat rolnictwa węglowe, a w przyszłości będzie schemat taki ogólnie w polityce, że rolnictwo może przyczynić się, w ogóle brać udział w polityce klimatycznej i rolnik będzie też miał opłacone za to, że sekwestruje poprzez zastosowanie praktyk. Co się dzieje z substancją organiczną, gdy ją mineralizujemy, czyli de facto orzemy? Jak zaczynamy gospodarować glebą, to po około 30-40 latach tracimy nawet do 50% substancji organicznej, która była w glebie takiej, w glebie inicjalnej, czyli naturalnej. Natomiast to jest wtedy, kiedy nie dbamy o bilans materii organicznej w glebie, ponieważ są praktyki rolnicze, które potrafią utrzymywać saldo węgla w glebie na stałym poziomie lub przyczynia się do wzrostu substancji organicznej w glebie. Teraz w dobrych gospodarstwach przy stosowaniu organiki, przy stosowaniu zmianowania i niewywożenia z pola organiki ten bilans nie jest taki zły. Nie? Natomiast trzeba mieć świadomość, że my musimy się na tym skoncentrować, bo to jest dużo bardziej niż to było w przeszłości. To jest schemat, który robił profesor Kuś w 2015 roku, nawet chyba nie miał świadomości, że on taki będzie przydatny. I kolejna rzecz, że mamy ten poziom aktualny, który możemy zbadać sobie na polu i do tego bym zachęcał i odpowiedź na pytanie, czy gleba jest zdegradowana, w jakiej jest kondycji, a z drugiej strony mamy potencjał sekwestracyjny, bo gleba ma ograniczoną zdolność sorbcyjną tego substancji organicznej i nie możemy przesadzać, to co wcześniej mówiłem, nadmiar mulczu szkodzi, nadmiar substancji organicznej też może szkodzić, ponieważ wtedy będziemy powodować emisję, tak? Gleba może przyjąć określoną ilość substancji organicznej i to wtedy nie zepsuje struktury tej gleby i trzeba też w tym kierunku doradztwo rozbudowywać i kroczyć. I teraz lepiej jest mówić o zasobach węgla na polu nie w kontekście procentów. Czyli w Polsce jest około substancji organicznej w naszych glebach jest 1,5%, tak? A ustawodawca na przykład europejski mówi się, że jeśli jest mniej niż 3, to już jest problem, nie? U nas nie ma problemu, jak jest 1,6, 1,2, w zależności od typu gleby, czy to są gleby bardzo lekkie, średnie, ciężkie czy ciężkie. I żeby sobie też wyobrazić ten potencjał sekwestracyjny, ile my jeszcze możemy włożyć do tej gleby, to trzeba wiedzieć, jaki jest taki potencjalny, średni aktualny zasób. Tak? Ja mówię, że 32 tony węgla jest na
na hektarze w glebach bardzo lekkich. No było ich 27-28, jak to zbadamy. Ale prawie średnie, ten normalny poziom to jest już 36 ton, tak? Natomiast bardzo ciężki chleba jest 45 ton na hektarze węgla lub więcej. I też musimy zacząć mówić w tym kontekście tonach, bo to będzie bardziej obrazowe. I zrobiliśmy też taki ABC w innym projekcie Carbon Farming CE, Środkowa Europa. Skoncentrowaliśmy się na takich podstawowych zaleceniach końcowych. Co możemy zrobić? Możemy dodawać węgla do gleby. To jest poprzez takie praktyki jak stosowanie obornika, gnojowicy, pofermentu, kompostu, biowęgla i przeorywanie resztek pożliwnych. To jest podstawowe A. Tak? Druga rzecz, B. Możemy sterować zwiększanie przechwytywania dwutlenku węgla z atmosfery. I tutaj ta podstawa, rozbudowane zmianowania, stosowanie podsiewu, międzyplonów, nawozów zielonych, wsada współrzędna uprawa, też te zielone pasy bardzo korzystne, bo też ograniczają spływ. Rolnictwo ekologiczne, systemy rolno-leśne ograniczają nawożenie, czyli nie powodujemy emisji. No i C rolnictwa węglowego, ograniczenie orki. I tutaj szereg już maszyn dostępnych do rolnictwa bezorkowego, ale też pamiętać, nie tylko wymieniamy maszynę, wymieniamy całość gospodarowania. Woda w torfowiskach jest bardzo ważna i tutaj będziemy mieli pewnie długą debatę, żeby jakoś to przekonać rolników do tego, że to jest potrzebne. Przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone, czy tam pastwiska, to też zwiększa potencjał sekwestracyjny, bo trawa sekwestruje przez cały rok. Obecnie, jeśli nie ma zimy, coraz dłużej. No i gromadzimy na przykład węgiel w drzewach, tutaj jest systemy rolno-leśne. No i podstawa w ogóle, Biblia rolnictwa, uregulowanie pH. Bo wtedy mamy efektywne nawożenie, wtedy możemy mówić o gospodarowaniu, to jest tylko ostre. I kilka obrazków o tym ochronie gleby przez okrywę roślinną czy przez mulcz. I pokazuję tak obrazowo te słoiki. Po pierwsze, że jeśli mamy okrywę roślinną czy mulcz, to dużo mniej wody odcieka z tego pola, tutaj tego pola doświadczalnego. I proszę zauważyć kolor gleby, tak? Rośliny czy mulcz są pierwszym filtrem i nie doprowadzają do takiego dużego spływu. Natomiast pole odkryte no, powoduje nam to, że dużo więcej gleby nam odpływa. Zresztą kolor gleby, który teraz widzimy w rzekach, kolor wody w rzekach, który w czasie powodzi jest taki bardzo przestraszający, ciemny. Jest dowód na to, że woda zabrała nam bardzo dużo pracy, którą rolnik włożył w swoje pole. I tak podsumowując, dbanie o środowisko pozwala przy mniejszych nakładach osiągnąć większą produktywność. I tutaj miejmy na uwadze, że obecnie nasze pola wyglądają tak. Dążymy do tego, czyli są odsunięte w większości, narażone na erozję. To są pierwsze rzeczy, które trzeba zmienić, tak? I możemy to zmienić poprzez właśnie większą dywersyfikację upraw, większe mianowanie. I to też może się przyczynić do lepszych efektów gospodarowania, bo niekoniecznie musimy patrzeć na wysokość uzyskiwanego plonu. Natomiast coraz częściej musimy patrzeć, coraz dokładniej musimy kalkulować koszty tego, jakim kosztem zdobywamy te 200 kg więcej, jak tony więcej na polu. I czy nie warto zaoszczędzić czasu i nakładów i nie walczyć o ten najwyższy plon, ale ustalić sobie taki poziom, który nas satysfakcjonuje. I tak podsumowując, pierwsza rzecz fundamentalna. Utrzymuj i poprawiaj żywność gleby. To jest takie pierwsze zadanie dla gospodarza. Ogranicz ekspozycję gleby na wysoką temperaturę. Wtedy też
poprzez te odpływowe technologie ograniczamy te straty wody z gleby. Bioróżnorodność, systemy rolno-leśne, które teraz się tak promuje, no ale każde drzewo, każda miedza jest, płaci nam w postaci usług ekosystemowych. A jeśli już jesteśmy zmuszeni do systemów z nawadnianiem, to stosuj to nawodnienie najlepiej jak potrafisz, z najlepszymi technologiami. I tak idąc dalej, że może mało optymistycznie, ale będzie coraz ciężej. Natomiast to niekoniecznie musi oznaczać, że musimy zwijać rolnictwo w Polsce, bo inni będą mieli gorzej. To też jest szereg innych wyzwań, bo i migracje klimatyczne, i problem transportu, tego, co u nas produkujemy w dużych ilościach, to są koszty. Tak? Natomiast cały świat się dostosowuje i nie ma żadnych argumentów, żebyśmy my się nie podjęli tego wyzwania. Natomiast jest szereg wyzwań, które powinniśmy i technologii, które możemy już promować i które na pewno się będą opłacać i w tym klimacie, i w przyszłym. To jest rolnictwo precyzyjne, rolnictwo regeneratywne, czy rolnictwo węglowe, o którym mówiłem. Czy to jest zupełnie nowy system produkcji, które możemy też testować i też wdrażać w naszych gospodarstwach, zaczynając od tego rolnictwa 5.0, agrorobotyka, nie? Czy też farmy wertykalne, które już w pewnych sferach działalności mogą też się produkcji żywności opłacać, bo już w takich dziedzinach jak na przykład produkcja kwiatów, to przecież już mamy u nas. Natomiast to nie są tak płatne rośliny jak żywność. No i agrofotowoltaika, agroleśnictwa. Tego się będzie, tych pojęć nowych, do których się musimy powoli przyzwyczajać, będzie się pojawiać coraz więcej. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że porozmawiamy sobie teraz. Macie jeszcze siły i czas, koncentrację, żeby przeprowadzić tę dyskusję. Dziękuję bardzo za tą moją sondę, za odpowiedzi. Jeszcze bym tylko powiedział, mam tutaj znaczny zasób odpowiedzi na czacie. Może je sobie przeczytaję, tak? Ja mogę Potrzebuję czytać, więcej. Jerzy, mogę czytać, a ty może będziesz odpowiadał, co? Dobrze, ale jeśli by ktoś miał ochotę i były takie techniczne możliwości, że może mówić, to też bardzo proszę, Moniko. Mam panią Alinę. Pani Alino, czy chciałaby pani zabrać głos? Zezwalam na rozmowę. Tylko trzeba włączyć mikrofon. Nie wiem, czy to przypadek, bo być może pani Alina kliknęła niechcący. Czasami tak się zdarza, że ktoś klika na łapkę. Drodzy Państwo, jeżeli chcecie zabrać głos, to jest taka możliwość. No nic, pani Alina na razie się nie odzywa. W razie czego proszę włączyć mikrofon, natomiast pozostali Państwo możecie podnieść tą rękę w górę. Ja wiem wtedy, że ktoś chce zabrać głos. A teraz przechodzimy do pytań i tu zaczęły się uwagi po. Taka uwaga ogólna, nasilenie problemu upałów. Nie jest jednakowe w całej Polsce. Na północy kraju zjawiska pogodowe są bardziej łagodne. Czy chcesz się jakoś odnieść? Znaczy, mówiliśmy to przed moim wykładem. Ja już częściowo odpowiedziałam na to pytanie. Dobra, istotnym problemem są gwałtowne zjawiska atmosferyczne, nawałnice, które dotykają gospodarstwa rolne. No tutaj chyba nie ma wątpliwości. Tutaj ciekawa uwaga, takie szkolenia winni odbywać politycy. Bo oni mają wiedzę w tym temacie zmiany. Myślę, że odbywają przynajmniej niektórzy, korzystają też z naszego wsparcia. Czy jakoś chciałbyś się odnieść? Czy nie ma co komentować? Ja się zgadzam, że potrzeba zrozumienia jest na wszystkich poziomach. A przede wszystkim potrzeba jest uznania, że jest problem, bo ja mam trochę inne podejście do polityki, bo pracuję czy do tego rządu, czy kolejnego, czy poprzedniego, już od 20 lat. I w polityce są pewne długotrwałe polityki, które się realizuje. I chciałbym, żeby na przykład ta polityka dostosowania do zmiany klimatu, priorytety i zadania nie była zmienna co 4 lata. To było takie marzenie moje, bo wtedy
Wtedy mamy taką możliwość kontynuacji i ciągłości tych zadań i oceny tego, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle. Jak będziemy robić rzeczy bardzo różne co 4 lata, to efektywność tego nie będzie duża. Natomiast pierwszą rzecz, to politycy muszą się przestać, ja bym powiedział, bać mówienia do rolników na temat klimatu, że te spadną po takich przemowach w słupki wyborcze. Dlatego ważne jest, żeby też wyborcy zgłaszali poprzez no, nawet tego typu spotkania czy dalej te problemy, bo jak pokazuję Państwu, rozwiązania są. No, tylko te rozwiązania trzeba dopasować do rzeczywistości. Tak samo jak politykę trzeba rolną dopasować do potrzeb rolników, którzy są tutaj, którzy mają takie, a nie inne gospodarstwa i takie inne problemy, i wtedy to będzie działało. Natomiast jeśli przyłoży się duży młotek do małej igły, no to wtedy to nie działa. Tu kolejne pytanie, częściowo była odpowiedź. Tutaj jest jeszcze zdjęcie ze słoiczkami. Po nawalnym deszczu, ile wody wchłonie gleba? To też pytanie chyba raczej dla gleboznawców. My tutaj mieszkamy Znaczy, ja obok trochę znam terenów takie. lesowych. Znaczy, Proszę. to jest tak, że się gleba bezorkowa, znaczy z okrywą roślinną i która ma dobrą strukturę, wchłania o 70% więcej wody. To myślę, że... I przede wszystkim, jak też niektóre przykłady pokazują, tam nie ma skrypów powierzchniowych. Tam nie ma utraty substancji organicznej, która jest na powierzchni gleby. I ta retencyjność gleby bardzo wzrasta, i też procentowo są określone ilości, jak wzrasta retencyjność gleby od ilości substancji organicznych w glebie. To też są bardzo istotne sprawy. Gleba, która nie ma struktury, nie ma substancji organicznej, nie retencyjuje. Po prostu działa jak filtr wodny, i jeśli dojdzie do dużego skrypu, to wywoła erozję i spływ. I odpłynięcie tej wody. Gleba zasklepiona, utwardzona nadmiernie, też tam nie ma infiltracji. Także są przyrządy, którymi my jesteśmy w stanie określać zagęszczenie gleby. I to też doskonały wskaźnik retencyjności gleby. Ja myślę, że też te nasze tereny lesowe po sąsiedzku, jak Państwo będziecie w okolicach Kazimierza, czy właśnie w Puławach, widać pięknie właśnie jak na terenach, gdzie brak okrywy lub jest ona szczątkowa, jakie zachodzą zmiany. Tutaj często takie nawalne deszcze przechodzą, więc myślę, że widać to świetnie podczas spaceru czy podczas wycieczek rowerowych. Tu jeszcze uwaga, duże zbiorniki retencyjne nie załatwiają problemu. Zbiorniki na deszczówkę, małe zbiorniki retencyjne przy każdym domu czy gospodarstwie. To myślę, że To może. jest bardzo ważna uwaga, że no, musimy zacząć od siebie, tak? I w kontekście tego globalnego, dużego problemu, czym jest globalne ocieplenie, to my możemy sobie zrobić taką krótką listę, co ja mogę zrobić w domu, tak? I tutaj bardzo dobry program retencjonowania wody przy domu i zagospodarowania tej wody w ogródkach przydomowych. To jest fajna rzecz, tak? Druga rzecz, zaraz, jeśli są upały, to mamy zakazy podlewania trawników. Ja w zeszłym tygodniu miałem takie spotkanie z architektami krajobrazu miejskiego, no i na przykład miasta, to czy nawet bo my też większość mieszkamy w domkach jednorodzinnych. Koszenie na wysokości 2-3 cm kosiarką powinno być zakazane, tak? Bo po pierwsze, gdy kosimy bardzo nisko, a w miastach często lubimy mieć takie ładne trawniki, no to ta trawa nie jest w stanie wykształcić systemu korzeniowego, który będzie ją zabezpieczał podczas upału i podczas suszy. Także każda sfera działalności, zaczynając od siebie, wymaga przyjęcia tej świadomości, że mamy trochę inne warunki. I czy to z punktu widzenia przeciwdziałania suszy, a z drugiej strony przeciwdziałania powodzi.
Tu kolejny raczej postulat. Należy wykorzystywać systemy odzysku szarej wody. Tak, to też obecny program Moja Woda, on umożliwia sobie zakup pewnej infrastruktury. Tylko tu oczywiście zawsze koszty grają rolę, ale tą szarą wodę rzeczywiście, bo po pierwsze możemy wykorzystywać w naszych toaletach, ale to też wymaga, proszę wyobrazić, całej tej wsparcia przez infrastrukturę. To też nie są drogie rzeczy, żeby takie rzeczy projektować, ale to wymaga przeprojektowania swojej instalacji w domu i może takie szarą wodę dawać dopłaty do tego, żeby ktoś pierwszy pionier stosował w nowych domach, co też nie będzie łatwe, bo za jakiś czas nie będzie można w takich nowych terenach, ale przy dużych remontach można rzeczywiście te systemy wypuszczenia szarej wody stosować. Za mało próchnicy, za mało poplonów, za dużo upraw intensywnych. No. No ta Pewnie tendencja, mam rację. nadzieję, że Tomasz mówił o 3% rolnictwa ekologicznego. My się nie zgadzamy. Czasami jesteśmy tymi sceptykami, że nie można, tak? Że nie można. Czasami nie można, bo mamy tak zdefiniowane niektóre rzeczy, że trudno jest przejść rolnikowi tradycyjnemu rolnictwo ekologiczne. Może dlatego mówimy o rolnictwie węglowym, które ma więcej tych elementów środowiskowych, które trzeba wykorzystywać, no bo są organiczne, które są podstawą i praktyki, które my promujemy. A moim zdaniem to rolnictwo intensywne, ono po prostu się przestanie za jakiś czas opłacać. Także samo jest skazane do tego, że będzie w odwrocie. Pan Dariusz taką uwagę też wniósł. Zbiorniki retencyjne by pomogły. Woda nam do morza ucieka. No z pewnością kwestia kosztów. No tak, tylko no, potrzeba nam takiego, jak wiecie Państwo, są plany zarządzania wodami w każdej z lewic. One są przygotowywane przez Wody Polskie. Przygotowywane sobie są co 4 lata. I teraz, żeby Państwa zdanie tam zostało ujawnione i Wasze potrzeby, potrzeba by się było po pierwsze przyglądać i korzystać z każdej okazji, żeby te rozwiązania lokalne, które widzicie, możliwości w tych planach gospodarowania wodami były uwzględnione. Żeby nie tylko duże zbiorniki retencyjne, ale w każdej zlewni miejsce, gdzie taka retencja by się odbywała, małej zlewni waszej, która nie zagrażałaby by ludziom, i powinna być zaprojektowana. Tak? I te koszty. I koszty powinny być ujęte w budżecie. Jeśli tego nie zapiszemy w budżecie przy takich planach, to mimo tego, że mamy dobre plany, to realizacji nie ma, tak? Natomiast ja czasami studiuję budżety budowy drogi, a budżety budowy, ile się przeznacza na te działania środowiskowe wodne, to jak się przeznacza na przykład w skali kraju 100 milionów złotych na budowę zbiorników retencyjnych, a koszt budowy kilometra drogi ekspresowej to teraz jest 300 milionów złotych, to jest ta skala właśnie przykładana do tych potrzeb, nie? Powinno być odwrotnie. Chociaż drogi nam są potrzebne i pewnie już dochodzimy do takiego pułapu, że już dosyć dobrze nam się podróżuje w Polsce. Natomiast teraz wydaje się, że to myślenie o tym gospodarowaniu wodą, nie tylko w kontekście suszy, ale i powodzi, powinno być pierwszoplanowe. No i nie tylko na starych rozwiązaniach, bo to jest problem, że mamy stare rozwiązania, które na siłę pchamy nową rzeczywistość. Pan Waldek jeszcze pochwalił się, że widział naszego robota polowego. Ja przemycę jeszcze prywatę. Zapraszamy Państwa, myślę, że nie wszystkich, bo to będzie miało charakter warsztatów stacjonarnych, ale zapraszamy do RZD Kępa na warsztaty dotyczące uprawy roślin bobowatych. Jest zaproszenie w aktualnościach Instytutu i myślę, że pan dyrektor Sławek Jurak udostępni nam robotki, które jest testowane właśnie na kempie, więc ci z Państwa, którzy chcieliby zobaczyć, mówię do doradców w tym momencie, zapraszamy serdecznie, proszę o zgłoszenia. Zaznaczam, że warsztaty stacjonarne, bezkosztowe u nas, Państwo dojeżdżacie na swój koszt czy na koszt jednostki, ale my zapewniamy wykładowców i właśnie spróbujemy
poprosić pana dyrektora o to, żeby udostępnił roboty. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, zachęcamy. Ja Ostatnia chyba Państwu szansa. chciałbym obiecać i też zobowiążę Monikę, żeby w sprawozdaniu z warsztatu zawarła odpowiedzi Państwa na ankietę, tak, żeby w przyszłości też ministerstwo miało wgląd w Państwa opinię, co jest potrzebne. Oczywiście będziemy musieli zastosować jakąś technologię naszą naukową do tego, żeby Państwa swobodę wypowiedzi, a o to mi też chodziło, przekształcić konkretne tematy i żeby to poszło dalej i żebyście byli Państwo też zadowoleni z tematyki, którą oferujemy w Instytucie, właśnie w temacie wspólnych działań, czyli kooperacji między nauką, doradztwem, a też i poziomem decyzyjności, bo właśnie AKIS, tak to brzmi troszeczkę nieswoje, będziemy się też musieli tego przyzwyczaić. Działanie właśnie tych wszystkich poziomów gwarantuje nam zmianę, bo jeśli tylko wysilimy się my na poziomie doradztwa, bez wsparcia właśnie i dobrych procedur na poziomie wyższego zarządzania, to jest oczywiście nie jest składanie na duży sukces. Natomiast też z drugiej strony obserwując coś takiego, że rolnicy jak widzą problem, to szybko się sami dostosowują. I też czasami jest tak, że możemy tym rolnikom towarzyszyć tylko w takich ryzykownych przedsięwzięciach i dostarczy im może wiedzy, do której oni nie są świadomi. Bo czasami ja na przykład nie znam się tak dużo na maszynach czy technologiach, natomiast dużo wiem o wodzie w glebie i czasami ta kilka podpowiedzi, mimo tego, że nie jesteśmy specjalistami od tego gospodarstwa, całego technologii, to może też pomóc, mam nadzieję, rolnikowi w przeświadczeniu się o tym, że dobrze na przykład zdecydował. Ja nadmienię, że temat ten dotyczący zmian klimatu właśnie i obliczenia śladu węglowego zaproponowało ministerstwo, ale jednak na wniosek doradców. Myślę, że te głosy też są zbierane. To nie jest tak, że ministerstwo nie słucha, ale bardzo prosimy o aktywność, bo ośrodki pod koniec roku zgłaszają tematy, które by Państwa interesowały. I z tego, co obserwujemy, to zainteresowanie. Mimo że tematy są nam przedstawiane przez ministerstwo w taki sam sposób, to zainteresowanie doradców jest bardzo różne. Tutaj mamy 200 osób, a są tematy, gdzie jest na przykład 12 osób, bo temat koliduje z terminem, który dla państwa jest ważny, a tego byśmy chcieli uniknąć. Dalej mamy Może też uwagi. pomyśleć Monika o tym nagrywaniu na serię, także to Znaczy, ważne o czym? potem. Chodzi mi o nagrywanie naszych spotkań i potem udostępnianie tego w serwisie, ponieważ czasami jest tak, że i to obserwuję też na YouTubie, że w seminarium, czy takim ogólnym seminarium to jest 30% tych, co obejrzeli, a potem 70% ogląda później, bo koliduje właśnie z pracami. Mamy okres teraz siewów, także i zbiorów, i mamy świadomość, że Pomyślimy. są różne. Jeżeli wykładowcy się zgadzają, to ja naprawdę nie widzę problemu i dołożę wszelkich starań, żeby webinar był udostępniony, także porozmawiamy o tym Łapkę w górę, jak i to się zdarza. słucham. Łapkę w górę, jeśli ktoś jest za, teraz można pokazać. O, czyli działa. Tak, Tak. dziękujemy Dołożymy za bycie wszelkich z nami. starań, żeby webinar był udostępniony. Ja go nagrywałam z taką myślą, żebyśmy mieli w razie czego dowód dla ministerstwa, że jest ogromne zainteresowanie tematem. Natomiast w tej sytuacji jest taka możliwość, żeby wykorzystać to nagranie, ja je ściągnę i najwyżej je udostępnimy. Tutaj nikt z Państwa nie pokazywał swojej twarzy, także wystarczy udostępnić nagranie. Dalej są też pewne kwestie o tłumaczeniu. No tutaj chyba za wiele zmienić nie możemy. Tłumaczenie powinno brzmieć rolnictwo jako rolnictwo próchniczne. Ja bym się do tego chciał odnieść, bo 2 tygodnie temu mieliśmy taką pracę związaną z tłumaczeniem carbon farming. I Komisja Europejska przygotowuje dokument o certyfikacji carbon farming, mówię po angielsku,
Bardziej bym się skłaniał przechwytywanie węgla z glebą. Dobry. Bo o to chodzi. Tam na przykład w jednej wersji tłumaczenia w ogóle pominięto sprawę rolnictwa węglowego jako tak. Nie? Natomiast to już troszeczkę weszło w użytek. I nie chciałbym rezygnować. Tak też napisałem w swojej opinii, że nie chcę rezygnować z pojęcia rolnictwo węglowe. Natomiast zachęcałem, żeby używać właśnie tych sformułowań, tak? Czy praktyki, które dążą do przechwytywania węgla z atmosfery, te praktyki górnicze, jak tutaj ktoś powiedział, czyli praktyki budowy substancji organicznej gleby, to byłoby bardziej wprost, tak? I byłoby pewnie lepsze do całej sprawy, bo bardziej zrozumiałe. Ale też głos praktyków, jak my to wdrożymy teraz, te koncepcje i jak będziemy o tym mówić, zależy też od nas. Tu jeszcze były wcześniej uwagi o lasach, że wspaniale magazynują wodę, o miejskim rolnictwie, o tym, że systemy, chyba to dotyczyło systemów wertykalnych, że były testowane już w czasie II wojny światowej przez Amerykanów z powodzeniem. Tak, w Polsce też jest nie tylko jedna farma wertykalna, jest kilka farm testowych. No i ja też to też chciałem powiedzieć podczas wystąpienia, że te nasze systemy upraw skwarniowych obecne, które już mamy, czy pomidory, przekształcenie tego w systemy wertykalne, to technologie już są, tak? To tylko na razie nie mamy potrzeby, żeby tak kumulować. Natomiast z czasem, jeśli traktor będzie taki drogi, czy rzeczywiście będzie to duży koszt, to produkcja w tym systemie rolnictwa miejskiego, jak to się nazywa, czyli farmy wertykalne, jeśli tylko to się zacznie opłacać i będą tego przesłanki, ktoś wymyśli korzystny ekonomicznie model produkcji, to będzie wchodziło, bo technologie już są. Wiemy, jak efektywnie nawadniać, znamy dokładnie, jak rośliny rosną, z czego potrzebują. I jeśli tylko ekonomia pozwoli, no to my się do tego przygotowujemy. Tutaj wyrazy uznania od pana Waldka i pani Ani za dobry wykład. Świetny Dziękuję nawet. bardzo. Czy pan profesor może powiedzieć więcej na temat planowanej współpracy z doradcami, o czym było wspomniane na początku? Wiecie Państwo, my mamy w każdym naszym projekcie, który realizujemy, bo jeśli coś robimy, to teraz musimy mieć na to budżet, tak? Tak bym powiedział. Realizujemy kilka projektów z takiego budżetu Central Horizon Central Europe. I tam mamy specjalne pakiety dedykowane do interakcji właśnie z doradcami, z rolnikami. I będziemy Państwa, chyba to nawet fajnie działa pod kierownictwem Moniki, że ona jest bardzo aktywna na Facebooku i tam te ogłoszenia będą się pokazywać. I będziemy Państwa zapraszać z jednej strony na warsztaty, a z drugiej strony będziemy prosić o Wasze opinie, żebyście się włączyli w tym zakresie, że jeśli zbieramy potrzeby Wasze, czy sondujemy, to w tym zakresie będziemy Państwa prosić o wkład, a z drugiej strony no odpłacimy się naszą wiedzą, bo inaczej się nie możemy odpłacić. Naszą wiedzą, naszym czasem. No a czasami jest też tak, że robimy ankietyzację. Jeśli robimy ankietyzację, jest to jakaś forma takiej współpracy, która jest usystematyzowana, to też będziemy chcieli w większym stopniu Państwa zaprzęgać do pracy takiej ankieterskiej. No i za to byśmy wtedy mamy na to jakieś budżety i wtedy byśmy mogli taką pracę oprzeć o taką współpracę ze ośrodkami. No i też sam system AKIS pod nowym dyrektorem, a znam go bardzo dobrze, Centrum Doradztwa Rolniczego, ma działać lepiej. Także miejmy nadzieję, że i na poziomie doradztwa będą takie zmiany, że będziecie Państwo mieli więcej czasu dla rolnika, więcej czasu do pracy w terenie i takich wykreujemy doradców specjalistycznych, bo też jest taka tendencja na świecie, że nie mamy już tylko doradcy ogólnego technologu produkcji zwierzęcej, nie? Tylko mamy od nawodnienia,
mamy ojca żywnościowego, ekologii. No i tego typu kształtowanie profety w obrębie doradca też mi się wydaje byłoby korzystne. Doradca do wody, który miałby taką szeroką wiedzę o konkretnych gospodarstwach i byłby tam użyteczny, to też jest taka wizja dobrze działającego systemu APIS. Ja jeszcze uzupełnię, bo tak mi się skojarzyło. Wspominałeś coś o publikacjach w języku angielskim. Ja myślę, że przypomnę większości z Państwu, że dzisiaj już w przeglądarkach macie Państwo taką możliwość, że możecie przetłumaczyć sobie stronę. To jest tłumaczenie automatyczne i takie maszynowe, ale zawsze wydaje się, że bardzo często wystarczające do tego, żeby rozeznać się w temacie. Oprócz tego macie różnego typu aplikacje, te słynne ChatGPT i cała reszta naprawdę bardzo usprawniają pracę. Także myślę, że angielski nie jest dzisiaj jakimś wielkim ograniczeniem, jeśli chodzi o zasoby, które są dostępne i warto z nich korzystać. No, Tutaj dalej komplementy. u nas też są takie zmiany w Instytucie, że też przechodzimy bardziej na cyfrowe porozumiewanie się z naszymi odbiorcami badań. I pewnie dużo więcej będzie materiałów mniej drukowanych, bo tutaj też koszty robią swoje i specjalistów coraz mniej od dobrego druku. Natomiast też będziemy się starać pewnie udostępniać w języku polskim te poprawione wersje tłumaczeń, bo też jak Państwo rozumie, że tłumaczenie automatyczne czasami nam zniekształca bardzo, bardzo to ten przekaz. I też będziemy się starać tego typu poradniki, czy pokazywanie źródeł, czy to udostępnianie naszych przekazów częściej zawieszać, tak powiedziałbym, na naszej stronie, żeby po prostu. Znaczy, my jak najbardziej się staramy, nie zawsze po prostu jest czas i wystarczająco dużo osób do tych tłumaczeń. Taki problem istnieje w JP Soilu, jest mnóstwo materiałów. Zachęcam Państwa swoją drogą do zajrzenia na stronę, bo jest mnóstwo zasobów, a zwyczajnie po prostu nie mamy ludzi do tego, żeby realizować tłumaczenia. To po prostu jest czaso i kosztochłonne. Także staramy się dzielić tym, co jest na bieżąco, bo to też jest ważne, żeby korzystać z tego na świeżo, że tak powiem. Też mamy świadomość, że teraz ocena, bardzo trudna jest ocena jakości źródła, z którego tłumaczymy. I takie tłumaczenie, czy tam takie udostępnienie materiałów, które są polecane przez nas, pewnie też byłoby to pożyteczne dla ludzi, którzy nie mają tyle czasu, nie spędzają tak dużo czasu studiowaniem literatury. No ja, tak jak tam pisałam wcześniej, jest e-sklep. Wystarczy się zarejestrować, bo my też w jakiś sposób analizujemy statystykę tego zainteresowania Państwa naszymi publikacjami. Są publikacje udostępnione zwyczajnie w zdecydowanej większości za darmo. One są też gdzieś na stronach przy dotacji celowej, bardzo dużo publikacji powstaje, ale generalnie staramy się zbierać tematycznie dla Państwa w sklepie, e-sklepie publikacje, także korzystajcie z Państwo. Tutaj dalej komplementy, uwaga o tym, żeby udostępniać nagrania, że to dobry pomysł. I tu też uwaga, po prostu rolnicy tego nie rozumieją, ekoschemat rolnictwo węglowe jest całkiem niezrozumiany, zresztą niezrozumiały, zresztą świadomość ekologiczna jest niska, w ekoschematach chodzi tylko o więcej pieniędzy z dopłat. Co do całości, zgadzam się, chodziło o to, żeby zapłacić za te praktyki, które już są i są dobre. Czy wchodzą w zakres działania ogólnokrajowego i tak to zostało opracowane, żeby nie zaprzepaścić tych dobrych rzeczy. I tak zostały zrobione jako schematy. Ale to też jest taki dobra wskazówka dla nas, jeśli chodzi o szkolenia, bo ja też tak to widzę, że trzeba zrobić szkolenia na temat ekoschematu rolnictwa węglowe, ale z tym rolnictwem obok tego, że trzeba technicznie powiedzieć, na czym to polega, jak aplikować, jakie są kruczki tam, kiedy lepiej, kiedy gorzej, ale wokół tego przemycić dużo tej wiedzy ekologicznej, ja to nazywam, środowiskowej, no żeby ta świadomość też wzrastała i zrozumienie, dlaczego to robię, dlaczego tego nie robię, dlaczego to wymaga zmiany, co trzeba zmienić, bo miejcie świadomość, że co 4 lata ta polityka się zmienia, także faktycznie już w przyszłym roku sztaby ludzi zaczną myśleć, co zrobić
z dopłatami za 2 lata, jeśli w ogóle będę. Tutaj znowu miłe słowa. Przyznam, Będzie że rosła naprawdę rosnąć. bardzo, bardzo, bardzo miło, że Państwo tutaj komunikujecie. Dawno nie widziałam tak, nie byłam na tak dobrym wykładzie. Tu jeszcze mamy głos, pan Mirosław. Panie Mirosławie, czy chciałby pan zabrać głos? Ręka była podniesiona, udostępniłam panu możliwość, dałam panu możliwość zabrania głosu, tylko proszę włączyć mikrofon. No chyba przypadkowo, więc jeśli nie przypadkowo, to proszę napisać. I tutaj pani Ania, owszem, część rolników docenia wpływ poplonów, szczególnie ci, którzy mieli plany programów rolno-środowiskowych, tak? PRŚK, przepraszam. Ale Tak. system weryfikacji ekoschematów przez agencję sprowadza się do kontroli dokumentacji. My też Więc. zbierzemy te Wasze opinie z czatu u niego, tak? I też postaramy się Tak, zaprosić znaczy jakieś osoby. ja mam wątek czatu zapisany osobno, więc sobie to zgram. Będzie wideo, wykładowca się zgadza, drugi wykładowca myślę, że też się zgodzi na udostępnienie samego wideo. Może zrobimy jakieś edycje jeszcze, jak Natomiast coś tam nie będzie pasowało. prezentację Państwo dostanie. Znaczy ja bym też nie chciała, żeby była taka sytuacja, że są osoby się zgłaszają. Natomiast jest wszystko udostępniane i tak wszystkim dookoła, bo przyznam szczerze, że te statystyki też w jakimś sensie są dla nas istotne. Kto się zgłasza, my mamy też informacje, bo jeżeli Państwo korzystacie z naszej pracy, to też w jakiś sposób jest informacja dla ministerstwa, że jest zainteresowanie tematem. To Więc Moniko, dobrze. jeszcze można udostępnić, pewnie Państwo też mogliby w ten sposób, jak masz ten apel, żeby nie udostępniać, to my możemy prezentację zawiesić na portalu i tam będziemy mieli statystyki, Moniko, także to można załatwić. To znaczy, ja Państwu wyślę te, nie wyślę, tylko udostępnię na OneDrive'ie te prezentacje i dostaną informację o linku do prezentacji wszystkie osoby oraz ten plik do wyliczeń, który udostępnił Pan Tomasz Żyłowski. Wszyscy Państwo, którzy się zarejestrowali na webinar. Dalsze kwestie ustalimy ewentualnie potem. Prosimy, z pewnością udostępnimy informację Państwu, czy jest, będzie pewnie udostępniony dzisiejszy webinar na YouTubie, w jakim zakresie jeszcze tutaj wewnętrznie ustalimy. Swoją drogą zastanowimy się, jak to powinno wyglądać w przyszłości. No i co, Dzięki, kończymy? Moniko, że zbyt. No, obiecaliśmy przed 13, musimy dotrzymać słowa. Praktykę zdobywa się w terenie, a my w teren nie mamy czasu. Znaczy, ja To Państwa my też wiemy. zapraszam, mimo wszystko zapraszam Państwa na te przyszłotygodniowe warsztaty. Swoją drogą zrobiłam taką zakładkę w ofercie, mamy szkolenia, żeby było wygodniej, także możecie Państwo korzystać również z tej zakładki, okresowo zaglądać, bo nie ukrywam, że czasem bywa tak, że jest ograniczona ilość miejsc, szczególnie na warsztaty stacjonarne. Wysyłamy zaproszenia do wszystkich ośrodków doradztwa rolniczego, żeby dać szansę, żeby była reprezentacja z ośrodków. Natomiast czasami dostaniemy taką informację zwrotną na przykład z departamentów czy wydziałów do spraw metodyki i szkoleń, że życzą sobie po prostu sami delegować pracowników i żeby nie zapraszać bezpośrednio pracowników. Na szczęście jest to wyjątek. My i tak pozwalamy sobie rozgłaszać to jak najszerzej, także ci z Państwa, którzy są zainteresowani, w razie czego po prostu niech piszą, że jest takie zapotrzebowanie. Możemy też zrobić szkolenia jakieś wewnętrzne, po prostu dla osobnych ośrodków, jeżeli są takie potrzeby. Także zgłaszajcie po prostu je Państwo. To co, kończymy, żegnamy się powoli. Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękujemy. Nie ukrywam, że sama jestem zaskoczona taką liczebnością. Pan profesor Kozyra zawsze ma wiernych fanów, że tak powiem, i zawsze potrafi dobrze poprowadzić te wykłady i jakoś Państwa wciągnąć. Niemniej myślę i wierzę gorąco, że jesteście Państwo zadowoleni
z tego, co zostało przedstawione. Ja się ogromnie cieszę. I cóż, dziękujemy Państwu serdecznie. Dostaniecie materiały, myślę, że dość szybko po webinarze. Wyślę link do udostępnienia. W razie czego proszę do mnie napisać, gdyby był jakikolwiek problem. Albo mielibyście po prostu Państwo pytanie. Możecie też pisać do wykładowców. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Kończę.